Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Syska i chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać w imieniu Ośrodka Myśli Społecznej imienia Fernanda Lasala oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta na spotkaniu dyskusyjnym Karol Marx i przyszłość kapitalizmu w XXI wieku, jak automatyzacja i digitalizacja pracy wpłyną na nasze życie. Nasze spotkanie jest już częścią pewnej kilkuletniej tradycji, którą kultywujemy wspólnie jako Ośrodek imienia Lasala oraz Fundacja imienia Friedricha Eberta. To tradycja polegająca na tym, że w dniu urodzin patrona naszego ośrodka, wybitnego wrocławianina, twórcy niemieckiej socjaldemokracji, Ferdynanda Lasala, podejmujemy w stolicy Dolnego Śląska dyskusję z udziałem gości z Europy Centralnej, przedstawicieli postępowych ruchów społecznych, ruchów politycznych, związków zawodowych i postępowych think tanków. Podejmujemy dyskusję o przyszłości Europy, o przyszłości świata, o przyszłości demokracji, o przyszłości pracy. Myślimy, że właśnie w ten sposób najlepiej jest kultywować pamięć o Ferdynandzie Lasalu, który był tym politykiem, który podjął to wyzwanie, aby zorganizować ruch robotniczy w partię polityczną i upomnieć się o wartości, które są nam bliskie, sprawiedliwość, równość i solidarność społeczna. Dzisiejsze spotkanie ma charakter wyjątkowy, że wiąże się ono nie tylko z dniem urodzin Ferdynanda Lasala, ale także z inną ważną rocznicą. Otóż za kilka tygodni będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin Karola Marksa, osoby, której wkład w światową ekonomię, socjologię i filozofię jest trudny do przecenienia. I z tej okazji w wielu krajach europejskich odbywają się konferencje, spotkania dotyczące spuścizny Karola Marksa. Ale my uznaliśmy, że warto, aby tą ważną rocznicę wykorzystać do namysłu o przyszłości, to znaczy zastanowić się, jak ten świat może wyglądać i co Karol Marx powiedział nam o tym, co spotyka nas dziś i co spotkać nas może w niedalekiej przyszłości. Jak Państwo zapewne wiecie, relacje pomiędzy Ferdynandem Lasalem a Karolem Marxem były bardzo skomplikowane. Otóż oni nie tylko różnili się w wielu kwestiach politycznych czy strategicznych, ale także różnili się z charakterami, osobowościami. Ale gdy Fryderyk Engels poinformował Karola Marxa o przedwczesnej śmierci Ferdynanda Lasala, Karol Marx przyjął to ze smutkiem i powiedział, że ta informacja mimo wielu, zwłaszcza wad charakteru Ferdynanda Lasala, napawa go smutkiem i powiedział, że ta śmierć była kolejnym nietaktem ze strony Ferdynanda Lasala, ponieważ Ferdynand Lasal wielokrotnie po prostu denerwował swoim zachowaniem Karola Marxa i Karol Marx uznał, że to kolejny, śmierć Ferdynanda Lasala to kolejny nietakt. Szanowni Państwo, zanim przedstawię gości, którzy zdecydowali się przyjąć nasze zaproszenie i przyjechali do Wrocławia, chciałem oddać głos przedstawicielowi Fundacji imienia Friedricha Eberta, fundacji, bez której to dzisiejsze spotkanie i cała ta tradycja debat lasalowskich byłaby niemożliwa. Chciałem oddać głos dyrektorowi Knutowi Detlefsenowi, szefowi Warszawskiego Biura Fundacji. No, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja też serdecznie powitam Państwu na nasze wydarzenie dzisiaj, ale ja będę mówić po angielsku i teraz może już próbować, czy tłumaczenie działa albo nie działa, to jest zawsze dobrze. I would like to where my name is Knut Detlefsen. Nazywam się Knut Detlefsen, reprezentuję, mam przyjemność reprezentować organizację Friedricha Eberta we Wrocławiu. Myślę, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Nie pozbawiony znaczenia symbolicznego dla nas, jako osób, które skupiają się wokół zagadnień progresywnej polityki pracy w Polsce, Niemczech i w Europie. Razem z Centrum Ośrodkiem Myśli Lasala i współtowarzyszami z Węgier i z moim przyjacielem, Torbenem Albrechtem z SPD,
odwiedziliśmy grób Fernanda Lassana, aby uczcić jego rocznicę, jego urodzin. 193 lata temu Fernand Lassal urodził się w Wrocławiu. Jest nie tylko powiązany z tym miastem, ale również powiązany jest z ruchem socjaldemokratycznym, nie tylko w samych Niemczech, ale w całej Europie. Był on założycielem ruchu socjaldemokratycznego, później partii niemieckiej, socjaldemokratycznej. Chciałbym wykorzystać tę okazję, aby przypomnieć, że w 2013 obchodziliśmy 150. rocznicę partii w Niemczech. Nie tylko w Niemczech, ale tutaj we Wrocławiu również świętowaliśmy tę okazję. Otworzyliśmy wystawę dotyczącą Lassala w Ratuszu Miejskim. Jest tam również mały pomnik upamiętniający Fernanda Lassala. Mieliśmy również okazję spotkać się z Zygmuntem Baumanem. Występ, który sporo o wiele kontrowersji w Polsce. Było to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ rozpoczęło serię spotkań, dyskusji na temat przyszłości socjaldemokracji i by wykorzystać wizję Ferdynanda Lassala, którą reprezentował w swoich czasach, aby czerpać inspirację do dzisiejszych dyskusji. Liczę, że wykorzystamy również dzisiejszą okazję w tym celu. Dlaczego uważam, że Ferdynand Lassal był wizjonerem? Dlaczego uznaję, że nim był? Ponieważ w swoich czasach dyskutował na temat przyszłości pracy i proponował sposoby odmienne od tych przedstawionych przez Karola Marksa, by pokonać niesprawiedliwość tamtych czasów, kapitalizmu i podziałów społecznych. Według jego myśli państwo miało odegrać bardzo ważną rolę, by pokonać te nierówności i by stworzyć społeczeństwo wolnych jednostek, które miałyby okazję żyć w sprawiedliwym społeczeństwie, ze sprawiedliwymi zarobkami, gdzie mogą reprezentować i realizować osobiste szczęście. Tak więc połączenie wolności, solidarności i sprawiedliwości to to, co sprawia, że Ferdynand Lassal jest wyjątkowy i są to kluczowe wartości socjaldemokracji również dzisiaj. Łatwo jest oczywiście mówić to tak, w tak wielkich słowach, ale zadaniem obecnej socjaldemokracji, współczesnej socjaldemokracji jest przedefiniować te wartości i wyjaśnić, co one oznaczają w konkretnej, przekładanej polityce. Również, co było ważne dla samego Lassala, to sama organizacja pracowników. Coś, co zawsze lubię podkreślać i co bardzo mocno, za czym stał bardzo mocno Ferdynand Lassal, to sojusz intelektualistów i pracowników. Dokładnie to nadało siłę socjaldemokracji w Niemczech, czyniąc ją silniejszą od innych ruchów socjaldemokratycznych, ponieważ była ona oparta na sojuszu tych, którzy pracują umysłowo i tych, którzy pracują fizycznie. Nie powinno się tego rozdzielać. Kiedy myślimy o przyszłości socjaldemokracji w Europie i podziałów, które obecnie pojawiają się również w naszym ruchu, w kontekście zglobalizowanym, pośród klasy średniej, pośród klasy robotniczej i reprezentantów klasy robotniczej, które mają inne warunki pracy. A myślę, że to bardzo aktualny temat i wpasowuje się to nie tylko w ideę Ferdynanda Lassala, ale również w retorykę Karla Marksa, że dzisiaj omawiamy przyszłość pracy i jej znaczenie, polityczne znaczenie dla nas. Jako Fundacja Friedricha Eberta łączymy w ramach tego wydarzenia różne kierunki myśli. Jeden z tych kierunków to to, że jesteśmy tutaj w Polsce, bardzo pilnie pracujemy od czasów Willego Brandta, od czasów lat 70., dokładnie grudnia 1970, kiedy to odwiedził on Warszawę i umożliwił stworzenie platformy porozumienia między Polską a Niemcami. Fundacja Friedricha Eberta rozpoczęła pracę
nad tą relacją i to, co było ważne w latach 80., kiedy pracowaliśmy już w Wrocławiu, to utrzymywanie pamięci La Salle i dbanie o miejsce, w którym został pochowany. Tak, aby nie zniknęło, nie zostało zapomniane. Co więcej, jesteśmy również właścicielami, opiekujemy się domem Karola Marksa w Trierze. A stąd mamy bardzo duży wpływ na globalne obchody rocznicy urodzin Karola Marksa. Sięgając nawet aż po Pekin, ale dzisiaj skupiamy się na wrocławskich obchodach. Bardzo dziękuję, że zdecydowaliście Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu i spodziewam się bardzo żywej, ważnej, może też kontrowersyjnej nieco dyskusji na ten ważny temat. Chciałbym podziękować Michałowi Sysce, naszemu bliskiemu współpracownikowi, przyjacielowi, a za to, że umożliwił nam to nasze spotkanie. Oczekuję również przyszłych wydarzeń i że w przyszłym roku, przy okazji wyborów europejskich, które to w Polsce zawsze są, może nie otrzymują takiej ilości uwagi, na jaką zasługują, ale uważam, że wszyscy w przyszłym roku pomożemy, aby ruch socjaldemokratyczny w Europie zyskiwał na sile w przyszłości. A to doprowadzi do dobrych rezultatów w wyborach europejskich w przyszłym roku. Wydaje się nam to dalekim wydarzeniem, ale myślę, że to będzie bardzo ważny moment dla przyszłości Unii Europejskiej i dla obywateli Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na początek jeszcze uwaga techniczna dla wszystkich Państwa, którzy nie zajęli miejsc siedzących. Tutaj jest sporo miejsc z przodu i w tej części sali, więc zachęcam do zajmowania miejsc. Druga informacja, zgodnie z treścią zaproszenia, nasza konferencja jest tłumaczona na język polski i angielski. Tam przy wejściu są słuchawki, więc ci z Państwa, którzy chcą skorzystać z pomocy tłumaczy, to zachęcam do pobrania tego sprzętu. A teraz wreszcie chciałem serdecznie powitać naszych gości, naszych panelistów i chciałem przywitać Dominikę Pyzowską, która reprezentuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, jest także związana z Warszawskim Biurem Fundacji imienia Friedricha Eberta. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za to, że przyjął nasze zaproszenie i przyjechał do Wrocławia Torben Albrecht, który jeszcze kilka dni temu pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Republiki Federalnej Niemiec. I to właśnie pod kierownictwem między innymi Torbena Albrechta w Niemczech został przygotowany wielki raport Praca 4.0 właśnie dotycząca wyzwań związanych z automatyzacją i digitalizacją pracy. Torben Albrecht był także związany z największą centralą związkową w Niemczech DGB i także jest członkiem socjaldemokratycznej partii Niemiec. Także bardzo Ci dziękuję, Torben, że znalazłeś czas. Chciałem serdecznie podziękować za to, że przyjął nasze zaproszenie dr Zoltán Bogaca z Węgier, z Uniwersytetu w Sopronie, ekonomista. Bardzo się cieszę, że w tych gorących dniach dla państwa węgierskiego zdecydowałem się przyjechać do Wrocławia i podzielić się z nami swoimi refleksjami. I wreszcie witam serdecznie redaktora Edwina Bendyka, znanego Państwu z łamów polityki i innych mediów, ale przede wszystkim z łamów polityki, publicystę, szefa działu naukowego polityki, osoby, która tematykę automatyzacji, digitalizacji pracy stara się wprowadzać do polskiej debaty publicznej. I od Edwina Bendyka chciałbym rozpocząć naszą dyskusję, ponieważ zarówno w tekstach na łamach tygodnika Polityka, ale także w notce na Facebooku stworzonej w drodze do Wrocławia napisałeś, że Karol Marx to świetna perspektywa do rozmowy o automatyzacji i digitalizacji pracy. No i chciałem się
poprosić o uzasadnienie tej tezy, ponieważ brzmi ona w kontekście naszej wiedzy o tym, że w czasach Karola Marksa nie było robotów, nie było Facebooka, nie było internetu. Ta teza brzmi na pierwszy rzut oka kontrowersyjnie, więc chciałbym poprosić Cię o wytłumaczenie, dlaczego daliśmy dobry tytuł naszej konferencji, łącząc Karola Marksa z wyzwaniami digitalizacji i automatyzacji pracy. Postaram się wywiązać z zadania. Dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie i za możliwość dyskusji w tak znakomitym gronie. No, zacznijmy od tego, że Karol Marx oczywiście jest postacią do mówienia o kapitalizmie i o przyszłości kapitalizmu, a aspektem tej przyszłości jest właśnie, są procesy automatyzacji. No, postacią co najmniej paradoksalną, bo on sam tak naprawdę przyszłością się nie zajmował. Nawet przypisywana mu teza o upadku kapitalizmu była manipulacją Engelsa, który mu tam podredagował teksty. Sam Marx najprawdopodobniej nigdy czegoś takiego nie napisał, po prostu nie miał przekonujących argumentów o nieuchronnym upadku kapitalizmu, w związku z czym takiej tezy nie sformułował. Zajmował się badaniem kapitalizmu, sam też mówi, że nie jest marksistą, prawda? Odpowiadając tym, którzy używali już jego konstrukcji intelektualnych do projektów politycznych, prawda? I nazywali się je marksistami. Więc rzeczywiście, jak taka postać może teraz rzucić światło na współczesne problemy, z którymi mamy do czynienia, no, od dopiero intelektualnie kilkudziesięciu lat, a faktycznie jako problemy społeczno-polityczno-gospodarcze od lat dopiero kilkunastu, prawda? Czyli pytanie o automatyzację i przyszłość pracy. No, z jednego prostego względu, to znaczy właśnie to, że jednak Karol Marx był najwybitniejszym badaczem kapitalizmu jako systemu wytwarzania wartości i konsekwencji, jak ten system działa na inne sfery rzeczywistości, na politykę, na życie społeczne, jak to wszystko jest powiązane. I tak naprawdę wiele aspektów tego, co zrobił, dopiero teraz odkrywamy. No, cały czas przekopujemy się przez teksty, które zostawił. Niektóre są dopiero w tym wieku odkrywane. No i na przykład okazuje się, że jego myślenie o tak jakbyśmy za Wallensteinem powiedzieli, o centrum i peryferiach świata było inne. Znaczy on nie kwestionował możliwości rewolucji i zmiany na obszarach właśnie, powiedzmy, upośledzonych. Był zafascynowany chociażby modelem wspólnotowym we wsi rosyjskiej, prawda? I to dzisiaj wiemy, że poświęcił temu uwagę, czy też modelami wytwarzania wartości ekonomicznej w różnych wspólnotach, nie wiem, w Ameryce chociażby południowej. To między innymi był też się okazuje, przedmiot jego badań. Tak, sprawy ekologii, prawda, dzisiaj nam bliskie, też są kontynuatorzy Marksa, tak jak Jason W. Moore, który pokazuje właśnie, jak możemy odnosić to, co zostawił Marks do analizowania dzisiejszego kryzysu kapitalizmu w świetle kryzysu środowiskowego. Ale to, co jest jakby najważniejsze, to jest to pytanie kluczowe, które było. No i właśnie wartość Marksa dla nas nie powinna polegać na tym, na zdolności zadawania istotnych pytań. Jeżeli właśnie chcemy się zmierzyć z przyszłością, to główne pytanie dla niego było właśnie, czym jest kapitalizm, na czym polega ten sposób wytwarza organizacji, produkcji i relacji społecznych, jakby co jest jego istotą i no, szukając odpowiedzi na to pytanie, on doszedł do konkluzji, które bezpośrednio dotyczą naszego myślenia o robotach, znaczy o robotyzacji, automatyzacji. Otóż on pokazał, i to najlepiej widać w dziele też bardzo późno przyswojonym, bo to po niemiecku to jest Grundrisse, czyli zarys krytyki ekonomii politycznej. To jest jego praca, która jedna z późniejszych, to już jest końcówka jego, znaczy nie jest jedna z najpóźniejszych, przepraszam, nie jest najpóźniejszych, to jest późno właśnie odkryta, w zasadzie dopiero w XX wieku wprowadzona w obieg, w Polsce przetłumaczona dopiero w 1986 roku, czyli już u kresu systemu realnego socjalizmu, także nad jego liderzy mieli mało czasu, żeby przeczytać to dokładnie. A tam jeden z najciekawszych kawałków tego bardzo obszernego dzieła jest coś, co w takiej literaturze dzisiaj neomarksistowskiej czy krytycznej nazywa się fragmentem o maszynach.
czyli analiza ewolucji systemu kapitalistycznego wraz z procesem akumulacji wiedzy, która uzewnętrznia się w systemie technicznym obsługującym kapitalizm. No i on pokazuje po pierwsze, że to jest proces ciągłej akumulacji wiedzy, który prowadzi do powstania właśnie bardzo ciekawej kategorii. On to prowadzi general intellect, czyli umysłu czy intelektu powszechnego, który jest właśnie i to jest coś, co do dzisiaj jest zadaniem takim powiedzmy interpretacyjnym, bo ten general intelekt to jest z jednej strony właśnie uzewnętrzniona wiedza jako część kapitału po prostu produkcyjnego, czyli środek produkcji, który służy bezpośrednio wytwarzaniu wiedzy. I to jest kolejne właśnie nieporozumienie, jakie jest, bo wielu interpretacji mówi, że Marx nie zajmował się wpływem wiedzy na wytwarzanie, że tylko zajmował się teorią pracy, natomiast tak, wiedza nie miała dla niego znaczenia. To akurat on pokazywał, że dokładnie kapitalizm będzie w ten sposób ewoluował, że będzie rosło znaczenie wiedzy jako bezpośredniego środka produkcji. Tam dokładnie to pokazuje, czyli podwaliny teorii społeczeństwa czy gospodarki opartej na wiedzy możemy znaleźć w tym tekście sprzed 150 lat. Ale ważniejsze są te napięcia, które on pokazuje, że z jednej strony właśnie wiedza jest rodzajem kapitału, czyli przedmiotem, no powiedzmy, dysponowanym przez kapitalistów i podlegającym procesom tym wszystkim, które opisywał Marx, czyli właśnie alienacji i tak dalej. Ale z drugiej strony, no, wiedza jest też właśnie, no, ma rodzaj relacji społecznej, tak? Jest relacji społecznej, rodzajem relacji społecznej, która jest, nie wyłączył, nie do końca poddającym się jakby zasobem, no właśnie logice akumulacji kapitału i zawłaszczenia przez kapitalistów, czyli w wiedzy i systemie technicznym jest pewne napięcie, które jest z jednej strony zagrożeniem i też jest pewien rodzaj dialektycznego, bym powiedział, zwarcia, które decyduje o dynamice kapitalizmu i szansie też na emancypację. Znaczy, tam jest duży potencjał emancypacyjny w tym wszystkim. To, co jest kluczowe w tym spojrzeniu, jeżeli mówimy o, za chwilę przejdę do dzisiejszych reinterpretacji tego, to jest spojrzenie systemowe mówiąc o maszynie, Marx nie myśli o urządzeniu, znaczy nie myśli o robocie, który zastąpi konkretnego robotnika, tylko mówi o systemie technicznym, czyli o całym sposobie zmechanizowanej organizacji produkcji, która tym się różni od epoki technicznej, w której ludzie wykorzystywali urządzenia, bo wykorzystywali je zawsze. I możemy mówić o epoce protoprzemysłowej przez średniowiecze, kiedy młyny wodne były czy wykorzystywane jako źródło energii. Ale wtedy ta maszyna była podporządkowana człowiekowi, jego jakby celowości, czy temu, co on określił. W systemie technicznym odwraca się relacja. To znaczy człowiek staje się trybem systemu maszynowego. No i na tym polega problem alienacji, bo po prostu i proletaryzacji, polegając na tym, że wiedza, która przepływa, można powiedzieć, do systemu technicznego, akumuluje się w systemie technicznym w wyniku rewolucji technicznej, naukowej i tak dalej, powoduje, że człowiek tak naprawdę coraz mniej potrzebuje wiedzieć, żeby poprawnie wykonywać swoją robotę. No, fabryka taka wyspecjalizowana, fordowska, właśnie była klasycznym przykładem tak zwanego deskillingu, czyli od jak to po polsku się tutaj ten, przepraszam? No można odburzenia, ale w każdym razie tak, że właśnie człowiek staje się trybem, prawda? No zresztą w kulturze popularnym w filmie Chaplina, prawda, chociażby pokazany ten proces dokładnie był. Ale to Marx pokazuje, że ten system tak również będzie jakby przesuwał się, dotyczy nie tylko pracy manualnej, prawda, tylko pracy generalnie również intelektualnej. No to nam zostawił, tak? To nam zostawił jako pewien koncept teoretyczny. Dzisiaj dożyliśmy do czasu, kiedy możemy z tym konceptem praktycznie się mierzyć, to znaczy zobaczyć, jak to działa i widzimy, że miał rację. To znaczy jeden z takich ważniejszych kontynuatorów tego myślenia jest Franco Berardi Bifo, to jest taki włoski postoperalista, jeden z ważniejszych teoretyków właśnie, powiedział, takiego kapitalizmu cyfrowego, czerpiący z Marksa i z kategorii właśnie general intellect. No i on właśnie pokazuje, jak
Dzisiaj ten system działa i pokazując właśnie, że problemem nie jest tak naprawdę, czy oczywiście takim wymiarze konkretu, oczywiście jest problemem, czy konkretna maszyna zastąpi konkretnego człowieka, ale systemowo to jest ważniejsze, na ile instytucje społeczne same stają się już maszynami, na przykład na ile uniwersytet jest jeszcze uniwersytetem, czyli instytucją wytwarzającą wiedzę jako relację społeczną, a na ile jest maszyną produkującą proletariuszy potrzebnych do obsługi systemu technicznego, na przykład takiej maszyny jak Facebook, prawda? I to jest pytanie, które jest kluczowe. Na ile po prostu nie to, że Facebook zastąpi na przykład czy podobne rozwiązanie w naszą pracę, tylko po prostu na ile one z nas zrobią już. No i to pytanie uniwersytet sami wiemy przecież, jak ono jest istotne w chwili, kiedy mówimy o punktozie, o produkcji właśnie nie wiedzy w systemie akademickim, tylko wytwarzaniu parametrów, wskaźników i tak dalej. No to jest dokładna ilustracja tego, co zdaniem BIFO, tego co Marx przewidywał, czy opisywał, nawet nie przewidując, tylko po prostu pokazując pewną logikę. I w tym, jak patrząc jeszcze bardziej systemowo też na taką przemianę, powiedziałbym, makrostrukturalną, która jest dobrą ilustracją tych procesów, to bardzo ciekawą tutaj metaforą, czy tam próbą opisu, więcej niż metaforą, początkowo to była metafora, dzisiaj zaczynamy rozumieć, że to jest też pewien konkret, jest propozycja innego badacza tej rzeczywistości cyfrowej, Barry'ego Wellmana, który mówi o czymś takim jak społeczny system operacyjny. To jest, można powiedzieć, adaptowany do dzisiejszych czasów koncepcja general intellect jako sposobu organizowania relacji społecznej. O co tu chodzi? Otóż w społeczeństwie nowoczesnym, takim, można powiedzieć, mózgiem organizującym funkcjonowanie społeczeństwa było państwo jako ze swoimi instytucjami, o których Max Weber mówił, tak, są taką żelazną klatką racjonalności. No, jest to system zracjonalizowanego sposobu podejmowania decyzji po to, no, żebyśmy jako nowoczesne społeczeństwo, którym więź jest zapośredniczona przez instytucje, mogli razem funkcjonować i osiągać wspólne zbiorowe cele. W momencie, kiedy pojawił się właśnie general intellect w postaci już konkretnych rozwiązań, takich jak infrastruktura teleinformatyczna, internet, a potem aplikacje jak Facebook i tym podobne, Google i tak dalej, okazało się, że te funkcje, które państwo robiło, dzisiaj przejmuje coraz większy sposób racjonalność systemu technicznego, czyli sztucznej inteligencji implementowanej w te systemy informatyczne, która nie potrzebuje instytucji społecznych, takich jak, nie wiem, właśnie te, które tworzy państwo, czy są tworzone przez państwo, do tego, żeby wspierać i koordynować nasze działania jako osób, czy uczestników nowoczesnego społeczeństwa. I to powoduje bardzo, no, prowadzi do różnych konsekwencji, bo z jednej strony właśnie do owej hiperracjonalizacji instytucji, które próbują nadążyć, czyli uniwersytet w pogoni za tym, żeby dostosować się do logiki Google'a, Facebooka i tak dalej, sam staje się coraz bardziej podobnie funkcjonującą instytucją, ale z drugiej strony te instytucje, no, tracą coraz bardziej legitymizację, tak? Ponieważ my coraz mniej ich potrzebujemy, a przynajmniej nam się wydaje, że coraz mniej ich potrzebujemy, bo jesteśmy w stanie efektywnie koordynować swoje działania, korzystając z tych systemów, bym powiedział, uzewnętrznionej inteligencji czy racjonalności właśnie takiej jak Facebook, jednocześnie coraz bardziej przekazując im kompetencje w sprawie podejmowania decyzji, czy wspierania podejmowania decyzji, prawda? Czyli te wszystkie systemy podpowiedzi i tak dalej, to co wszystko funkcjonuje, zaczęło się w Amazonie, prawda, systemu rekomendacji co kupić, a dzisiaj otacza nas w każdym elemencie i tak naprawdę ten proces automatyzacji w takim modelu prowadzi do powszechnej proletaryzacji, czyli takiego jakby odspołeczniania i pozbawienia kompetencji społecznych tych, którzy używają tych wszystkich systemów. No i to jest jakby krańcowa stawka całego tego procesu. Na ile jeszcze będziemy w stanie w takim układzie rekonstruować instytucje społeczne, zdolne poddawać potem na przykład takiego Facebooka politycznej kontroli. Dzisiaj wiemy, że to jest konkretne pytanie, na które szukamy odpowiedzi, no,
przedwczoraj Mark Zuckerberg stanął przed Senatem Stanów Zjednoczonych. To było bardzo ponure doświadczenie, bo widać było, jak niekompatybilne są te światy, prawda? I jak mechanizmy kontroli politycznej wymyślone właśnie w epoce nowoczesnej odbijają się zupełnie jak piłka od ściany tego no, nowego systemu. I coś tutaj na pewno musimy wymyślić, a od tego będzie zależało, czy będziemy w stanie rozwiązywać już konkretne problemy, wprowadzać innowacje potrzebne do tego, żeby rozwiązać no, kwestie chociażby no, właśnie automatyzacji rozumianej konkretnie jako przemiany środowiska pracy, bo to musi gdzieś na koniec rozwiązać polityka i instytucje, które polityka mobilizuje do działania. Dziękuję bardzo. Chciałem się teraz zwrócić do Zoltana Bogacy. Edwin Bendyk przedstawił pewien proces, który zachodzi i w dyskusjach o automatyzacji, o digitalizacji mam wrażenie, że funkcjonują dwie opowieści. Jedna jest pesymistyczna, mówiąca o tym, że automatyzacja, robotyzacja spowoduje właśnie wzrost szeregów tego nowego proletariatu, czyli ludzi, którzy zostaną pozbawieni dobrych miejsc pracy albo w ogóle pracy i że automatyzacja będzie jakby kolejnym elementem, gdzie kapitał w ramach maksymalizacji zysku właśnie będzie redukował tą ilość siły roboczej. Z drugiej strony mamy alternatywną opowieść, bardzo optymistyczną, która mówi, że jesteśmy już u progu postkapitalizmu i że roboty przyniosą nam wyzwolenie, to znaczy, że będziemy mniej pracować, za większe pensje będziemy mieli więcej wolnego czasu. I z Twojej perspektywy osoby, która analizuje styk ekonomii i polityki i zna układ sił na świecie, który scenariusz według Ciebie ma większą szansę realizacji przy tym układzie sił politycznych, społecznych i gospodarczych na świecie? Która opowieść do Ciebie bardziej przemawia? Cóż, myślę, że to pytanie zasadniczo sprowadza się do tego, kto będzie czerpał zyski ze świata, w którym nastąpi automatyzacja. Teza automatyzacji nie podlega wątpliwości już teraz. Kilka lat temu może byłem sceptyczny co do tego, czy to zachodzi, czy nie, ale mamy szereg badań, które ostatnio się pojawiły i one dowodzą, że ten proces przebiega stopniowo w czasie, ale on ma miejsce, co do tego nie ma wątpliwości. Więc kto będzie czerpał te zyski? Cóż, właściciele kapitału będą czerpali zyski, pracownicy otrzymywali wynagrodzenie, a państwo będzie pobierało podatki. To są te trzy rodzaje, tak, dochodów, czyli mamy właśnie taki podział PKB. Więc jeżeli to następuje, jeżeli maszyny, algorytmy będą stopniowo odbierały miejsca pracy ludziom, to kto będzie czerpał dochody? Cóż, co Marx mówił w związku z tym, mówił, że musimy zacząć od założenia, że mamy idealną konkurencję rynkową. Cóż, Marx, może ludzie tego często nie rozumieją, ale Marx używał tej koncepcji, dlatego że jeżeli nie ma idealnej konkurencji rynkowej, to kapitał będzie czerpał zysk z monopolu, czyli monopol jest jedną z form czerpania zysku. To pan Michał Kalecki, znany ekonomista polski, pisał dużo na ten temat, że monopol jest jedną z form czerpania zysków z kapitału. Dlatego rynki mamy tak skoncentrowane dzisiaj, że oczywiście dzisiaj dużo zysku czerpie się z monopolu, więc tutaj działa Kaleckiego są bardzo ważne w tym kontekście. Zawsze będzie taki zysk z kapitału w tej postaci, z monopolu czy z wyniku koncentracji. Ale Marx powiedział, że załóżmy, że mamy idealną konkurencję i nie ma monopolu. To
to klasyczni ekonomiści głównego nurtu mieli dwie propozycje wzajemnie się wykluczające. Jedna, że mamy idealną konkurencję na rynku, a druga propozycja to to, że kapitalizm kieruje się zyskiem, ale to nie może, one nie są nie do pokazania. Jeżeli mamy idealną konkurencję na rynku, to zawsze będą wojny cenowe. Będzie coraz niższa i niższa cena i na koniec wojny cenowej obniżamy cenę towaru zasadniczo do kosztów produkcji. Więc jeżeli mamy idealną konkurencję, to ona eliminuje zysk. Nie można mieć jednocześnie zysku i idealnej konkurencji. Więc Marx powiedział, załóżmy, że nie ma zysku z monopolu, mamy idealną konkurencję, ale mamy nadal zysk czy dochody z wyzysku. Więc to jest jedna forma dochodu, która się może pojawić, czy forma zysku. Różne teorie zysku są proponowane przez różnych naukowców. Nie mam czasu omawiać ich wszystkich tutaj, ale jeśli chodzi o ekonomię neoklasyczną głównego nurtu, to tutaj Frank Knight z Uniwersytetu w Chicago mówił, on jest przedstawicielem tego, mówił o tym, że mamy zysk, bo przyjmujemy na siebie nieznane ryzyko. Ale oczywiście jeśli mamy kapitał, dlatego że przyjmujemy na siebie takie ryzyko, to to było jak kasyno, jak ruletka, stawiamy na czarne albo na białe i nie wiemy, nie mamy na to wpływu i w wyniku prawdopodobieństwa osiągamy zysk. Żaden przedsiębiorca nie zgodzi się z tym, że uzyskuje zysk niezależnie od tego, co zrobi. Nie, odpowie, że to nie jest wynik prawdopodobieństwa. To jest wynik ich działań. Więc myślę, że tutaj Franka Knighta można odłożyć na bok. Mamy też tutaj szkołę austriacką, która zasadniczo mówi, że zysk w produkcji to tak jak zysk w handlu. Zysk w handlu jest taki arbitralny. Czasami coś kupimy tanio, a sprzedajemy drożej. Czyli chodzi o tę różnicę. Wykorzystamy tutaj z różnicy cenowej tego samego homogenicznego produktu i ceny tego produktu na różnych rynkach i tutaj uzyskujemy zysk. Czyli kupujemy tanio i sprzedajemy drożej gdzie indziej. I ta szkoła austriacka twierdziła, że w produkcji jest podobnie. Jeżeli chcemy na przykład wyprodukować barszcz, musimy kupić kapustę, nie wiem, wołowinę, no tak wymyślam tutaj, nie wiem jakie to są składniki, ale no to wszystko trzeba kupić i wtedy sprzedajemy barszcz i uzyskujemy zysk kapitalistyczny. Ale gdyby tak było, tak tutaj Israel Kirchner, von Mir, ci przedstawiciele szkoły austriackiej powinni wtedy przyjechać do polskiej restauracji i dostaliby wtedy na stole podaną kapustę, surowe mięso, szklankę wody, jakiś olej i powinni to wszystko skonsumować. Bo jeżeli mają rację, to nie połączenie tych składników, a jedynie wyłożenie ich na stół, to byłaby restauracja. Nie, to tego nie możemy mieć. Tak? To nie, produkcja to coś więcej niż tylko kupowanie składników i sprzedawanie ich jako kompletny produkt czy kompletną zupę. Wchodzi tu jeszcze w grę praca, przetworzenie tych składników. Z tych teorii jest wiele, ale żadne z nich nie przechodzą testu logiki, zdrowego rozsądku. Jedyny test przechodzi tylko to, co Marx mówi w tym zakresie, czyli taki kontrakt handlowy jest, umowa handlowa jest nieporównywalna do innych kontraktów. Jeżeli jesteśmy dostawcą, jest Paul Samuelson, znany ekonomista amerykański, z jego podręczników wielu z Państwa może studiowało, on mówi o tym, że niezależnie czy jesteśmy dostawcą czy pracownikiem, mogę kupić produkt końcowy jako dostawca albo jako pracownik, ale to nie ma znaczenia, czy jesteś jednym lub drugim. Ale to nieprawda, dlatego że jeżeli kupię od dostawcy, to kupię określoną ilość. Jeżeli kupię określoną ilość,
to cena jest ustalona. Nie kupuję jego czasu, kupuję pewną liczbę produktów. Jeżeli kogoś zatrudniam, to jest inaczej. Nie wiem, czy Państwo byli zatrudnieni na umowie, której wynagrodzenie było określane za wolumen czy za ilość. Większość osób jest zatrudnionych na czas, czyli nie chodzi tutaj o to, jak dużo mają Państwo wyprodukować od 8 do 16, ale umowa mówi o tym, że kupujemy Państwa czas jako pracownika i za określone wynagrodzenie. No i w ramach tego wynagrodzenia chcemy uzyskać jak największą wielkość produkcji z pracownika. Jeżeli nie jest wystarczająca ta wielkość produkcji, to tracimy. Natomiast zarabiamy na pracowniku, jeżeli uzyskamy dużą wielkość produkcji w przeliczeniu na pracownika. Więc no, to zgadza się z teorią wyzysku Marksa. Ale jeżeli co się dzieje, jeżeli zastąpimy ludzi technologią, tak jak to następuje, widzę, że ta automatyzacja następuje, technologia zastępuje pracę ludzi stopniowo, problem polega na tym, że nie będzie zysku, dlatego że część zysku pochodzi z wyzysku ludzi. Oczywiście nadal pozostanie ten dochód z monopolu, więc kapitaliści nadal będą czerpali zysk z siły monopolu, ale ten dochód czy zysk z wyzyskiwania osoby nie może być zastąpiony wyzyskiwaniem maszyny. Kupiłem w ubiegłym roku nowy samochód. Gdy kupuję samochód, to wiem dokładnie, za co płacę i wiem dokładnie, ile lat obsługi kupuję niejako. Więc mamy tutaj określoną ilość właśnie tej pracy. Dlatego może to być rozkład proporcjonalny lub nie. Może się okazać, że będą Państwo mieć szczęście, będą mogli jeździć tym samochodem dłużej lub krócej, ale mamy oczywiście rozkład klasyczny i po jakimś czasie samochód już wychodzi z użytku, czy już nie można go używać. I w przypadku ludzi jest inaczej. Więc nie można wyzyskiwać technologii, można wyzyskiwać tylko ludzi. Więc co w kontekście automatyzacji? Ludzie będą tracili swoje miejsca pracy stopniowo. 2 tygodnie temu byłem w Amsterdamie i na głównej stacji poszedłem do supermarketu i tam nie było żadnego człowieka, nikogo. Nikt tutaj nie wykładał towaru na półki. Przy kasie też nie było żadnego pracownika, zapłaciłem. Kasa była automatyczna, samoobsługowa, więc to następuje. Ludzie tracą miejsca pracy, kapitaliści nadal będą mieli dochody, ale co się stanie z tymi, którzy stracą pracę? Optymistyczny scenariusz zakłada, że damy im coś sensownego do robienia. Ale żeby dać im coś sensownego do robienia, potrzebujemy przychodów podatkowych, czy państwo potrzebuje przychodów z podatków. Więc tutaj chodzi o właścicieli i kapitału. I Bill Gates mówi, że musimy opodatkować roboty w tym kontekście. Ale Bill Gates, mimo że brzmi to ładnie, a Bill Gates, który wprowadził przecież Windows, przedstawił go światu, powinien wiedzieć, że technologia zastępująca ludzi nie ma postaci robotów. Automatyzacja nie polega na zastąpieniu ludzi androidami, robotami o ludzkiej postaci. A większość automatyzacji jest ukryta w urządzeniach, w maszynach, w pralce, w samochodzie, w urządzeniu, które już istniało, ale ma ten aspekt automatyzacji. Nie można tych urządzeń opodatkować, one nie mają osobowości, maszyny, tak? A automatyzacja będzie też postępowała coraz bardziej, wykorzystując algorytmy. Algorytmy nie mają postaci fizycznej nawet. Bill Gates powinien wiedzieć, że automatyzacji nie można opodatkować, dlatego że automatyzacja nie będzie miała osobowości prawnej. I można opodatkować tylko właścicieli kapitału. Więc to sprowadza się do tego, czy państwo będzie w stanie opodatkować właścicieli kapitału, czy właścicieli tej automatyzacji, właścicieli tego procesu. Jeżeli może, to można wykorzystać te podatki na dobre cele,
jakie miejsca pracy pozostaną ludziom, to ja to nazywam różowymi miejscami pracy. To jest taki niestety problem związany z płcią, czy też genderowy. To są tacy pracownicy. Tu mówimy o białych kołnierzykach, to pracownicy biurowi. A różowe kołnierzyki to są miejsca pracy wykonywane przez kobiety, praca wykonywana w takich relacjach człowiek z człowiekiem, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, kwestie psychologiczne i też trenerzy jogi, tak? Czyli taki aspekt międzyludzki, gdzie nie chcemy, żeby maszyny zastąpiły ludzi. I takie właśnie miejsca pracy, tak zwane różowe kołnierzyki, będą pozostawały, tak? Nie chcemy, żeby maszyna to robiła. Gdybym był osobą starszą, nie chciałbym, żeby przytuliła mnie maszyna, czy zajmowała się mną. Podnoszenie takiej osoby z łóżka, przenoszenie na wózek inwalidzki, pomoc w umyciu się, tak? No, robot może podnieść taką osobę, ale słuchanie, wysłuchanie danej osoby, przytulenie, wysłuchanie, to nie jest coś, co może robić maszyna, czy ludzie nie chcieliby, żeby maszyny to robiły. Maszyna nie zrobi tego tak jak człowiek, więc to jest nazywane może niezgodnie z zasadami równości płci, takimi różowymi kołnierzykami, ale to są te miejsca pracy w kontakcie międzyludzkim. Więc no to się wszystko sprowadza do kwestii tego właścicieli kapitału. Właściciele kapitału nadal czerpią zyski, czy możemy ich opodatkować? Pesymistyczny scenariusz zakłada, że nie możemy, i patrzymy na ostatnie trendy, koncentracja bogactwa w coraz mniejszej grupie ludzi na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, możemy na tej podstawie zarysować taki pesymistyczny scenariusz, że nie będzie można tego opodatkować i nie będzie sensownych miejsc pracy, ale myślę, że pesymistyczny scenariusz nie jest aż tak realistyczny, dlatego że jeżeli kapitał nadal będzie produkował, produkcja będzie trwała, to będzie nadal niedobór konsumpcji, tak? Czyli kto będzie to kupował, jeżeli nadal produkcja będzie trwała przy użyciu robotów, algorytmów, mechanizacji. Jeżeli ludzie nie będą mieli dochodów, to nikt przecież tych produktów nie kupi. Więc aby gospodarka mogła funkcjonować, trzeba tutaj znaleźć jakiś kompromis pomiędzy właścicielami kapitału, aby ludzie mieli dochody pozwalające im na kupno produkcji, bo inaczej nie będzie wystarczającej konsumpcji. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie do Wrocławia, możliwość dyskutowania tych kwestii z Państwem. Myślę, że one są kluczowe dla rozwoju naszych społeczeństw, szczególnie dla rozwoju w świecie pracowników obecnie i w przyszłości. Dialog rozpoczyna się od podstawowego pytania, w jaki sposób chcemy w przyszłości pracować, jak powinna wyglądać praca w przyszłości. Chciałbym od tego zacząć, również wobec tego, co już zostało powiedziane. Jeżeli umieścimy to w strukturze 200 lat Karola Marksa, jednym z najniebezpieczniejszych nieporozumień związanych z Marksem, które rozpoczęły się już od Engelsa, to że to determinizm historyczny, technologiczny, społeczny determinizm. Wydaje mi się, że obecnie również istnieje zagrożenie dyskusji na temat tych kwestii podejściu deterministycznym. Omówiono tu już dwa możliwe scenariusze.
Jeśli spojrzymy nieco głębiej na tę kwestię, a jest możliwe utworzenie większej ilości scenariuszy, nie patrzyłbym na to obecnie, nie pochwalałbym scenariusza, który twierdzi, iż digitalizacja to coś, co już następuje. Są pewne decyzje, które mogą zostać podjęte w społeczeństwie, oczywiście w ramach pewnej walki, sił, nie są to zwykle proste decyzje do podjęcia, czy konflikt interesów, ale chodzi tu o procesy, które pojawiają się z opóźnieniem. Wielu badaczy patrzy na potencjał automatyzacji, skupiając się na pewne zadania, które mogą ulec automatyzacji. Szczególnie słynne badanie Frey & Osborne z Oxfordu, gdzie okazało się, że 49% pracy w Niemczech może zostać zautomatyzowane w przyszłości. Ale oni skupiają się jedynie na technicznymi zadaniami, które mogą podlegać automatyzacji. Mój ulubiony przykład to przykład kierowcy autobusu. Frey & Osborne patrzą na kierowcę autobusu i mówią, jeżeli możliwe jest zautomatyzować autobusy, to nie będzie potrzeba 80% kierowców, lecz nie wydaje mi się, iż chciałbym, aby moja 9-letnia córka wsiadła do autobusu, gdzie nie ma żadnej dorosłej osoby. Kiedy przypominam sobie, jak ja zachowywałem się w autobusie szkolnym, to nie jest to według mnie dobry pomysł, więc należy tu podjąć pewne działania, podjąć pewną decyzję. Jeżeli patrzymy na publiczny transport w Niemczech, na niektóre systemy publicznego transportu, które są bardzo rozwinięte i tam widzimy, że istnieje wiele zawodów, wiele miejsc pracy, które pojawiają się w dzisiejszych czasach. Nie jest to więc jednoznacznie określone, czy rzeczywiście pojawimy się w sytuacji, gdzie wiele prac zostanie odebranych, wiele miejsc pracy, lub tak jak widzieliśmy w przeszłości, że pewne prace utracimy, pewne prace ulegną pewnym zmianom, ale pojawią się też nowe miejsca pracy, nowe rodzaje, nowe zawody. Wiąże się to również z tym, w jaki sposób kształtujemy tego rodzaju proces, tego rodzaju rozwój. Pan Bendyk wspomniał już o maszynie jako systemie. Myślę, że Karol Marx nie tylko w Grundrisse, ale również w manifestie komunistycznym mówił o tym, że ludzie to tylko dodatek do maszyny. Mówił o swoich czasach wczesnej industrializacji. Kiedy patrzę na wiele miejsc pracy obecnie, na wiele zawodów, nawet 20 lat temu, kiedy nie było jeszcze aż tak dużo mowy o cyfryzacji, a widzę, że pewne miejsca pracy istniały, pewne zniknęły. Kiedy patrzę na obecnie rozwijającą się sytuację, to widzę dwie strony monety. Po jednej stronie możliwość zwiększenia wolności w procesie pracy dla pracowników, czyli nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością. Możliwość włączenia ich do świata pracy. Niekoniecznie powiem mi, musi dojść do sytuacji, w której współpracujemy z robotem, z maszyną, z komputerem. Jeżeli założymy na przykład zewnętrzny, mechaniczny szkielet, który umożliwi nam wykonywanie pewnej pracy, która wcześniej była niemożliwa, możemy uznać to za pojawienie się systemów asystujących, które wcześniej nie były możliwe. Ale też patrząc na centra logistyczne na przykład, gdzie kara się pracowników za pewne decyzje, za to, że na przykład robią sobie przerwę w danym momencie, okazuje się, że istotnie grozi nam sytuacja, w której ludzie mogą być tylko dodatkiem dla maszyn. Więc jednym z podstawowych wyzwań, którym będziemy musieli stawić czoła, to w jaki sposób wykorzystamy tę technologię. I wydaje mi się, że musimy omówić to na każdym poziomie. Od poziomu podstawowego w danej firmie do poziomu międzynarodowego. Chciałbym omówić po kolei również te różne poziomy. Myślę, że istnieją więc różne możliwości. Zgadzam się, że kto będzie czerpał zyski. Zatem wspomniał, że nie można opodatkować automatyzacji, na pewno nie bezpośrednio. Więc nie chcielibyśmy mieć
podatku od robota, ale widzimy też coś, co odgrywa bardzo ważną rolę w dystrybucji zasobów i bogactwa. Chodzi tu o dane. Myślę, że komercyjne zastosowanie danych to coś, co można opodatkować. Nie chodzi tu tylko nawet o opodatkowanie, ale nawet to, czy akceptujemy, i ma to związek również z kwestią monopolizacji, czy akceptujemy, że jeżeli będziemy używać platformy internetowej, będziemy wykonywać pewną pracę, będę udostępniał swoje dane osobiste do systemu. Również będę udostępniał swoje dane w przypadku samochodu zautomatyzowanego, który również ma dużą ilość oprogramowania. Więc chodzi tutaj o to, jak możemy chronić indywidualne zastosowanie danych użytkownika i co zrobić z tą zebraną ilością danych ściągniętych od 1000 milionów ludzi. Myślę, że powinno być to publiczne dobro, te dane. Dlaczego nie powinno być to otwarte dla innych firm, trzymane tylko przez jedną firmę, dla innych instytucji publicznych, dla sieci, które chcą wykorzystywać te dane? Jest to w ogólnym, czy w ogólnym interesie powinno być prywatyzowanie tego, czy udostępnianie tego, upublicznianie tego? Wydaje mi się, że istnieje wiele kwestii, które muszą być przedyskutowane. Czekają nas radykalne zmiany. I to znaczy, że musimy mieć polityczną chęć jako rządy, jako ruchy polityczne, żeby regulować pewne rzeczy. A czasem mówi się, że jest to niemożliwe, ale nie wydaje mi się, czy tak jest. Na przykład w Niemczech. Uber nie funkcjonuje tak jak w innych państwach, ponieważ wprowadzono prawo, według którego jeżeli komercyjnie przewozimy ludzi, musimy mieć licencję, musimy mieć spełnione pewne warunki. Nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie. Można wprowadzać pewne zaostrzenia lub wprowadzić element regulacji, na przykład w sytuacji osoby, która przywozi jedzenie na rowerze. Czy ta osoba powinna być postrzegana jako zatrudniana przez pewną platformę, czy jako niezależny podmiot gospodarczy? Istnieją pewne dziedziny, w których ta kwestia jest bardzo skomplikowana. Jeżeli ktoś pisze na internetowej platformie programy komputerowe i otrzymuje pieniądze od firmy, gdzie nie ma żadnej pracy fizycznej, myślę, że trudno jest regulować to nawet na narodowym, na państwowym poziomie. Ale istniały też przykłady w historii, gdzie pewne sektory podlegały globalizacji. Karl Marx również pisze o gospodarce globalnej, która obecnie się rozwija i pisze o tym, co przynosi wartość produkcyjną. I w pewnych państwach naciskanych przez związki zawodowe, pewne państwa wypracowywały na przykład konwencję pracy, morską konwencję pracy, która podlega regulacji w każdym państwie, na poziomie każdego państwa. Dotyczy to zglobalizowanego sektora, ale nie jest ograniczone tylko do decyzji platform. To są niektóre sposoby wprowadzania tego sposobu myślenia, a zmiana kwalifikacji wśród pracowników, pomoc ludziom, którzy muszą przechodzić z jednego sektora do drugiego. Uważam jednak, iż istnieją pewne polityczne decyzje, które należy podjąć. Istnieją ludzie, którzy chcą zachować swoją pracę, którzy chcą pracować w przyszłości, którzy chcą mieć swój udział w zyskach. Te osoby powinny obecnie zacząć myśleć o tych kwestiach i jak upewnić się, że uda się utrzymać ten obecny system. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz chciałem się zwrócić do Dominiki Pyzowskiej z pytaniem związanym z kwestią społeczną i polityczną, ponieważ Torben powiedział, że to od woli politycznej między innymi zależy to, czy te procesy automatyzacji i robotyzacji będą służyć całym społeczeństwom, czy tylko zyskom.
I wydaje się, że te procesy, które zachodzą, one stanowią także wyzwanie dla związków zawodowych, które są pewną siłą, która wpływa na polityczną wolę. I jako przedstawicielka związków zawodowych chciałem się Ciebie zapytać, jakie wyzwania niesie automatyzacja i robotyzacja dla zorganizowanego ruchu pracowniczego i jakich zmian organizacyjnych czy strategicznych wymaga ruch związkowy, aby skutecznie bronić praw pracowniczych w tym nowym otoczeniu. Tak, dziękuję. Ja jako osoba, która zarówno jest związkowczynią, jak i pracuje w fundacji ze związkami zawodowymi, już od dłuższego czasu obserwuję ruch związkowy Polski i tak czekam na ten moment, kiedy związki zawodowe i kibicuję im, dostrzegą ten problem, dostrzegą to, że tak naprawdę ta praca się zmienia i ta praca się na pewno zmieni i nie możemy kurczowo się trzymać tych form reprezentacji pracowników, które teraz mamy. Ku mojej radości dotarłam ostatnio, przygotowując się też na to wystąpienie, do dokumentu, takiego roboczego dokumentu na temat programu dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które nazywa się Przyszłość Pracy, tak? Czy nawet nie praca przyszłości, tylko przyszłość pracy, czyli my tutaj będziemy mieli aktywny wpływ na tę pracę. I OPZZ pisze w tym dokumencie, że w kontekście cyfryzacji i automatyzacji należy wprowadzić rozwiązania prawne, które z jednej strony chroniłyby pracowników przed negatywnymi skutkami cyfryzacji, o których zaraz powiem, a z drugiej kontrolowałyby te procesy i stwarzały szanse dla ochrony i wzmacniania interesów pracowniczych. To, że praca się zmieni, wiemy. To, że digitalizacja i automatyzacja zarówno może skrócić czas pracy, jak i naruszyć równowagę między życiem zawodowym i niezawodowym, to jest jasna sprawa. Ja jestem zdania, że każdy z nas prędzej czy później zostanie skonfrontowany z automatyzacją, czy przynajmniej, tak, z automatyzacją części naszych zadań. I naszą szansą, naszym zadaniem jest, jako partnerzy społeczni, jest ukierunkować te działania, prawda? Ukierunkować to, żeby ten czas, który zyskamy, był wykorzystywany skutecznie. Ja też uważam, tutaj nawiązując trochę do tego, co powiedział Torben, że to od woli polityków zależy, czy uregulujemy pewne kwestie, czy nie. Ja uważam, że tak powinniśmy spróbować. Uważam, że tutaj Unia Europejska powinna jednak pełnić rolę tego lidera światowego. Co należy zrobić? Moim zdaniem, z perspektywy Polski teraz mówię, moim zdaniem partnerzy społeczni, rząd, partnerzy społeczni, instytucje powinny zbadać, które sektory w Polsce zostaną najbardziej, w najbliższym czasie najbardziej dotknięte procesami digitalizacji i automatyzacji, w jakim stopniu i kiedy to nastąpi i powinny zainwestować, i przede wszystkim powinny też zainwestować w te sektory, które nie zostaną dotknięte, prawda, żeby zachować tę równowagę. Bardzo dużym wyzwaniem moim zdaniem w Polsce będzie też zjawisko tego crowdworkingu, tak? Czyli tej pracy na platformach. Tutaj wspomnieliście o cyfrowym proletariacie, chyba Edwin o tym wspomniał. Ja uważam, że to, co nas czeka i to widzę też wśród swoich znajomych, to jest cyfrowa prekaryjność pracy, tak? Czyli że będziemy pracować w internecie z naszych domów, z naszych łóżek czy z kawiarni za coraz mniejsze pieniądze, ponieważ będzie to ten wyścig do dołu, prawda? Już teraz tak jest, że crowdworking polega na tym, że mamy jakiś mityczny pracodawca czy klient wrzuca zadanie do internetu, tak? Do zrobienia z nim tłumaczenie, powiedzmy, pisemne, tak? Rozbija te zadania na takie mikrozadania i osoby pracujące online, gdyby konkurują o te zadania, prawda? I grozi nam to, i najprawdopodobniej tak będzie, że wygra osoba, która da najniższą stawkę. Prawda? Czy to jest ten race to the bottom, tak? Czyli to jest ten wyścig ku dołu. I to jest coś, co ja nazywam cyfrową prekaryjność. Uważam, że to jest niesamowicie duże wyzwanie dla związków zawodowych, żeby otworzyć się na takie osoby, żeby znaleźć jakiś sposób dotarcia do tych osób,
zorganizowania ich bądź zadbania o ich interesy, czy to będzie płaca minimalna, czy to będą, nie wiem, czy to będzie przede wszystkim też ochrona społeczna, czy to będzie urlopy macierzyńskie, chorobowe i tak dalej, i tak dalej. To będzie przede wszystkim uregulowanie czasu pracy. Są różne sposoby podejścia do tego. Wiem, że na przykład w Niemczech powstała znaczy niemieckie i austriackie związki zawodowe założyły taką bardzo fajną platformę, ona nazywa się faircrowdworking.org, która bada te platformy, na których ludzie pracują i ocenia je, tak? Czyli tak jak na przykład mamy kampanię Kupuj Odpowiedzialnie i możemy sobie sprawdzić jakiegoś producenta odzieży, czy on produkuje odpowiedzialnie, gdzie produkuje i czy płaci dobrze pracownikom i tak dalej, i tak dalej. To jest też taka platforma, która bada, przepraszam, to jest też, to związki zawodowe stworzyły taką platformę, która bada platformy. Uważam, że to jest jedno z podejść bardzo fajnych, bardzo ciekawych. Wiem, że jest ich wiele wśród związków zawodowych na całym świecie, przynajmniej w całej Europie. Moim zdaniem też niezbędne będzie, i to jest do zrobienia, przedefiniowanie pojęcia pracownika i pracodawcy, prawda? Czy taki Uber, czy taki Airbnb, czy jakiekolwiek inne platformy są pracodawcą. Jeżeli nie są, to powinny być i należy to uregulować, a osoby świadczące usługi na ich korzyść powinny mieć status pracownika, powinny być chronione przez prawo, ponieważ w sytuacji, w której jesteśmy obecnie, po prostu to prawo jest obchodzone przez pracodawców bądź tych klientów, o których wspominałam, prawda? Związki zawodowe zdecydowanie może, i jeszcze to nie jest stosowane, ale powinny też wpływać na strategię przedsiębiorstw, w których są zatrudnione, prawda? Przedsiębiorstwa współpracują z firmami zewnętrznymi i zawsze będą, a związek zawodowy w podstawie współdecydowania powinien dbać o to, żeby współpraca była z firmami, które są odpowiedzialne najszerszym tego znaczeniu. No i bardzo ważna rzecz, i to o tym też mówi dokument OPZZ-u, to jest inwestycja w uczenie się pracowników, przekwalifikowywanie się, tak, uczenie się przez całe życie, i to już od małego, tak? Wiadomo, że nie każdy z nas będzie programistą, tak? Ja też nie będę nigdy programistką, ale mam na pewno rząd czy rozwiązania systemowe powinny stworzyć każdemu człowiekowi możliwość dokształcania się, tak? Czyli w momencie, kiedy jakiś zakład, powiedzmy taki sklep w Amsterdamie, tak, zostanie w pełni zautomatyzowany, pracownicy zostaną zwolnieni, to gdzieś trzeba wychwycić tych pracowników, trzeba ich przekwalifikować, tak? Trzeba im dać szansę i motywację przede wszystkim do dalszej pracy. Czyli edukacja, tak, bardzo, bardzo ważna edukacja przez całe życie. Mówiliśmy też o tych, tym uzależnieniu, że człowiek będzie uzależniony od automatu, tak, że będzie bez zastanowienia wykonywał swoją pracę. To też można moim zdaniem ominąć. Można stworzyć zdrowe relacje, zrównoważone relacje człowiek-maszyna, tak, to się nazywa komplementarność, gdzie człowiek cały czas będzie tym autonomiczną częścią, gdzie człowiek będzie decydował, co maszyna ma robić, i ten człowiek, czyli pracownik, będzie odczuwał satysfakcję ze swojej pracy, nie będzie czuł takiego, tej takiej bierności i beznadziejności wykonywanego przez siebie zadania. Czyli taki human in command, prawda? No i podatki. To jest mój ostatni punkt. O podatkach nie będę już wspominać, ponieważ zostało to wspomniane kilkakrotnie i absolutnie uważam, że to jest słuszna strategia. Dziękuję bardzo, Dominice. Zanim Państwa zachęcę do włączenia się do dyskusji, zadawania pytań, to chciałem jeszcze dać szansę na ewentualne komentarze, ale chciałbym też zapytać o jedną rzecz, bo wydaje mi się, że w kontekście Karola Marksa i także naszej dyskusji musi paść też słowo własność. Dominika w swojej wypowiedzi powiedziała, że związki zawodowe muszą mieć większy wpływ na strategię zarządzania przedsiębiorstwami. Różne kraje mają różne tradycje. W Polsce akurat partycypacja pracownicza jest bardzo słaba, znaczy praktycznie nie istnieje. Natomiast jest pytanie, czy panaceum na zagrożenia związane z automatyzacją i digitalizacją pracy jest nie tylko ta część redystrybucyjna, czyli opodatkowania, ale być może rozwiązaniem są także zmiany w myśleniu o własności. I pytam o tym nie bez kozery, ponieważ druga co do
wielkości Partia Socjaldemokratyczna w Europie, czyli Brytyjska Partia Pracy, ogłosiła teraz program, który promuje alternatywne formy własności wobec własności prywatnej, między innymi własność komunalną, spółdzielczą, czy szeroko rozumiane koopsy, kooperatywy. I w uzasadnieniu dla tego programu Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna wskazuje się także wyzwania związane z automatyzacją i robotyzacją pracy. Znaczy wskazuje się tam, że pracownicy będą mieli, że w tego typu przedsiębiorstwach zarządzanych demokratycznie łatwiej będzie sprawiedliwie po prostu dzielić pracę. Więc jeśli mógłbym, oczywiście kto z Was chce odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli ktoś z Was chciałby też skomentować tą stronę własnościową, to będę bardzo wdzięczny. Już króciutko, rzeczywiście, znaczy to jeszcze raz warto właśnie do tej adekwatności Marksa wrócić, bo on to, całą tę analizę dokonywał po to, żeby odpowiedzieć na pytanie polityczne. Znaczy jak się kształtuje podmiotowość polityczna w kapitalizmie i skąd można przewidzieć źródło siły politycznej do tego, żeby kapitalizm poddać kontroli, czy ewentualnie znieść. Tak? Kto może być tym podmiotem politycznym? No i stąd mogła ta definicja chociażby kapitału jako stosunku społecznego, prawda, który wiąże kapitalistę z pracownikiem. I stąd właśnie trzeba była siła, znaczy, że nie można sobie wyobrazić kapitalisty i akumulacji bez pracownika, w związku z czym z tego faktu i tego związku płynęła siła pracownika, zwłaszcza zorganizowanego, prawda, cała teoria polityczna lewicowa właśnie z tego bierze. Dzisiaj trzeba to pytanie powtórzyć. Gdzie jest źródło podmiotowości politycznej w tym systemie, który tu opisywaliśmy, prawda? Bo my możemy postulować i dowolne opracowanie zrobić, co powinno być, tylko pytanie, kto realnie będzie miał siłę, żeby właśnie kapitał opodatkować, jeżeli on w tej chwili ewidentnie jest siłą dominującą, prawda? No i tu rzeczywiście te pytanie, to ciągle czeka na dobre odpowiedzi, tych tropów jest wiele, ale przesuwanie się źródła czy wytwarzania wartości w kierunku wartości intelektualnej, prawda, wiedzy, no daje szansę, dlatego że wiedza właśnie może być chociażby poprzez system monopolów intelektualnych uzewnętrzniona i poddana kontroli kapitału, ale też jest relacją społeczną, czyli jest tym, co nas łączy, prawda? Tym, co robimy chociażby tutaj, nas nikt nie kontroluje. To jest akt wolnej współpracy, wolnych umysłów, które tworzą jakąś wiedzę i produkują rozwiązanie. I tu no, poprzednik wskazał to rozwiązanie. Po prostu trzeba uspołecznić w maksymalnym stopniu general intelekt, prawda? Wprowadzać rozwiązania, które chronią nas przed grodzeniem i monopolizowaniem zasobów wiedzy. Jaka jest to istotna sprawa? No to widać chociażby w tym, co się dzieje w dyskusji ekologicznej. Tak? Mamy z jednej strony całą dyskusję dotyczącą zmian klimatycznych, która w większości była napędzana przez badania robione w modelu publicznym, w związku z czym te badania są dostępne. Cała wiedza dotycząca zmian klimatycznych jest gigantycznym zasobem umożliwiającym mobilizowanie się aktywistów, polityków i tak dalej i szukanie rozwiązań. I wiedza o zasobach środowiskowych. My nic nie wiemy tak naprawdę, ile jest jeszcze ropy lub ile nie ma ropy naftowej. To jest wiedza korporacji, które manipulują tą wiedzą po to, żeby kreować wartość swoich firm. My tak naprawdę nie wiemy, czy ropa za 10 lat się nie skończy, bo po prostu nie mamy dostępu. Służby geologiczne państw nie mają dostępu do zasobów, które mają korporacje. To jest przykład prywatyzacji wiedzy kluczowej dla prognozowania przyszłości. Więc trzeba maksymalnie jakby stawiać na uspołecznienie tych zasobów, bo one wtedy dają szansę budowania strategii właśnie alternatywnych do kapitalistycznych, chociażby w takim obszarze, nie wiem, jak rozwój organizmów kodyfikowanych genetycznie. Znaczy jedna stawka jest taka, żeby w ogóle blokować rozwój technologii w tym kierunku, inny, na przykład w Indiach stosowany, to jest uspołecznianie rozwoju organizmów modyfikowanych genetycznie, czyli model open source, i wytwarzanie nowych odmian, na przykład ryżu, w oparciu o wiedzę publiczną. Prawda? I to jest bardzo skuteczna strategia, która blokuje możliwość rozwoju form kapitałowych. Tak samo wiemy z oprogramowania, no to już jest dobrze opisane. Zasadniczo uważam, że takie podmioty zbiorowej własności mogą być bardzo dobrym pomysłem i myślę, że mogą one stanowić odpowiedź również na problem automatyzacji
większości krajów są to bardzo, jest to bardzo niewielka część gospodarki, takie podmioty. Aby było ich więcej, potrzebujemy wsparcia ze strony rządów, ze strony władz. Przede wszystkim potrzebna jest świadomość tego, że takie formy własności istnieją, że jest taka opcja i władze poprzez działania edukacyjne, działania w mediach i wsparcie powinny pokazywać tę możliwość, zwiększać świadomość, ale jest to również kwestia przepisów, regulacji. I tutaj jestem naprawdę pesymistą, dlatego że jeżeli spojrzymy na istniejące rzeczywiste struktury większości sektorów przemysłu, to one są zdominowane przez międzynarodowe konglomeraty, korporacje, które są coraz bardziej skoncentrowane, się koncentrują. Więc jeżeli zastanowią się Państwo, co Państwo kupują na co dzień, to okazuje się, że to 3 czy 4 firmy produkują te wszystkie rzeczy, które kupujemy w życiu codziennym. Czasami nawet mniej ich jest. One mają olbrzymią siłę, siłę rynkową, mają siłę monopolu i mają władzę nad rządami poprzez finansowanie kampanii, więc w większości krajów politycy są niejako w kieszeni tych wielkich międzynarodowych korporacji. Te korporacje płacą za finansowanie partii politycznych. Oczywiście zależy to od kraju. Kolega z Niemiec powiedziałby, że system niemiecki jest bardziej transparentny, przejrzysty, natomiast system amerykański jest w niesamowitym stopniu zdominowany przez międzynarodowe korporacje, przez wielkie korporacje. Te korporacje nie są zainteresowane tworzeniem alternatywnych form własności, czyli przedsiębiorstw społecznych. Więc mamy takie właśnie struktury władzy, takie siły i chciałbym widzieć więcej takich alternatywnych form własności. To jednak patrzę na to pesymistycznie jako realista, widząc na aktualną sytuację, ze względu na to, że pozwoliliśmy na taką zbyt dużą koncentrację tych korporacji. Zgodziłbym się z tym, co Zoltán Pogacza powiedział, że jest to trudne, ale nie uważam, aby było to niemożliwe. Cóż, mamy tutaj różne aspekty czy projekty, przedsięwzięcia, którymi powinniśmy się zajmować. Z jednej strony mamy monopole w świecie przemysłu opartego na danych, więc musimy zastanawiać się nad tym, czy te dane są dostępne publicznie. To jest kwestia dostępności, także tych danych dla spółdzielczych form własności. Zgadzam się z tym, że potrzebna jest regulacja ze strony władz, która wprowadzałaby taką preferencję dla spółdzielczych form własności, alternatywnych form własności w stosunku do własności prywatnej. To Ferdinand Lassalle też to wspierał. Tak, więc on również tutaj chciał, aby władze były w to zaangażowane i pomagały zorganizować własność w alternatywny sposób. Myślę, że jest to możliwe. I powinniśmy też zastanowić się na tym, jak zwiększyć moc, siłę pracowników, nawet jeśli w zakresie, w jakim nie są w stanie stać się właścicielami. Więc tutaj mamy ten system, gdzie mamy prawo głosu pracowników, to jest system 90-1%, więc myślę, że mamy też rady zakładowe, które nie tylko mają prawo konsultacji, ale też muszą wyrazić zgodę na wiele rzeczy. I tutaj mamy te inicjatywy podnoszenia zmiany kwalifikacji, gdzie właśnie rady zakładowe będą odgrywały istotną rolę. I potrzebna jest właśnie taka siła w rękach pracowników, aby tego dokonać. To jest konieczne, dlatego że właśnie ten proces nie nastąpi sam, tak jak siła nie bierze się sama z siebie. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Mamy pierwsze 3 zgłoszenia. To zacznę od Tuprączkiewicza. Dobry, ja słyszę. Jedną uwagę i 2 pytania Państwa.
Jedna uwaga to jest taka, pierwsza uwaga to jest taka, ja nie wiem, czy uzasadnione jest posługiwanie się problemem, pojęciem automatyzacji. Mówimy o urządzeniach, które mają pamięć i mają zdolność do uczenia się. Mówimy o sztucznej inteligencji. Rok temu na Facebooku miała taka awaria miejsce, musiano wyłączyć właśnie wszystkie boty, które zainstalowano do obsługi klientów, dlatego że nagle zorientowano się, że te komputery, automaty na sztucznej inteligencji zaczynają porozumiewać się między sobą nie w języku angielskim, jak zostały zaprogramowane, tylko językiem, który same sobie wymyśliły. Musiano je fizycznie odłączyć od sieci i na twardo tak. Być może trzeba będzie wpisać ich na twardo, żeby nie zakładały związków zawodowych. Ale już teraz tak poważnie. Więc myślę, zdaje się, że słowo automatyzacja wymaga tutaj, trzeba cały czas mieć z tyłu głowy to, że tu nie chodzi o automatyzację tylko w sensie produkcyjnym, ale tu chodzi o całą rewolucję w sposobie myślenia ludzi. Wprowadzamy do naszego życia instytucje, które będą za nas myśleć w bardzo wielu elementach. Czyli zabierają nam nie tylko pracę w taką zarobkową, ale wyręczają nas w myśleniu. Mam pytanie, pierwsze moje pytanie do Państwa jest takie, czy podzielacie zdanie prezesa Google, który niedawno powiedział, że sztuczna inteligencja odmieni bardziej życie człowieka niż ogień i elektryczność. Nieprzypadkowo tutaj posługuję się Googlem, dlatego że Google był liderem we wprowadzaniu sztucznej inteligencji, miał taki zespół założony przez jednego z chińskich młodych naukowców, 12 czy 16-osobowy. Już ten Chińczyk nie prowadzi tego zespołu, ponieważ Chiny zaproponowały prowadzenie zespołu 1300-osobowego zajmującego się sztuczną inteligencją. Więc myślę, że jeżeli Google coś mówi w tej sprawie, to zawsze podzielacie Państwo ten pogląd. I drugie pytanie to jest takie, co sądzicie o tych 23 zasadach Asilomar? Czy uważacie za realne wdrożenie ich w życie w systemie kapitalistycznym? Tak postawię sprawę. Czy te zasady, które zostały opracowane, no może nie wiem, może powinno być nie 23, 25, nieważne, ale zostały opracowane po to, żeby wyeliminować, ruszyć się przed niebezpieczeństwem dla human beings, sztucznej inteligencji, czy te zasady można w praktyce stosować w systemie kapitalistycznym, a postawię sprawę wprost, czy nie uważacie, że organizacja międzynarodowa, która by nad tym czuwała, ma te obecnie większe znaczenie niż ONZ? Dziękuję. Paweł Laskoś-Grabowski, Partia Razem. Jak poprzednie pytanie było o terminologię, to ja też zacznę od pytania o terminologię. Jest to pytanie kiepskiego studenta, który przyszedł na debatę ze słowem digitalizacja w nazwie i no, chciałem się dowiedzieć, co dokładnie tu mam na myśli, bo ja jakieś poczucie na temat automatyzacji oczywiście mam, natomiast digitalizację bardzo bym prosił o doprecyzowanie tego. Drugie pytanie jest, lub uwaga, do pana Bendyka, bo padło stwierdzenie, być może coś przekręcam, także prosiłbym także o sprostowanie, że mamy do czynienia ze zmianą, w którym z roli rolę organizatora społeczeństwa od państwa przejmują sztuczne inteligencje i no mi zabrakło tutaj stwierdzenia, że są to sztuczne inteligencje, które nie są bytami autonomicznymi, są to sztuczne inteligencje należące do wielkich firm. Także tutaj być może ja uważam, że należałoby dopowiedzieć, że to po prostu jest kapitał, który tymi sztucznymi inteligencjami również steruje. No i ostatnia rzecz, bardzo chciałem podziękować pani, niestety nie zanotowałem nazwiska, za te uwagi o cyfrowym prekariacie, bo to jest faktycznie przyszłość, która nas czeka. Ja jestem nauczycielem akademickim i uważam, że już za kilka lat może nie być na mnie zapotrzebowania, bo zastąpi mnie Khan Academy, Coursera i te inne i tego typu serwisy. Natomiast, no, okej, okay, ja to sformułuję jako stwierdzenie, jeżeli to poskutkuje jakimiś nawiązaniami, to będzie mi bardzo miło. Spółdzielczość, o której też tutaj mówiliśmy, wydaje się odpowiadać w jakimś stopniu
temu, jak w tym cukierkowym obrazie crowdworku jest ten crowdwork przedstawiany, tak, że ekonomia dzielenia się, to jest to, że każdy daje coś od siebie, ale i to trochę brzmi jak spółdzielczość. Pytanie, co moglibyśmy, znaczy, jak uczynić crowdworking i ekonomię dzielenia się taką, no żeby to było bliższe temu cukierkowemu obrazowi, bo że on jest daleki od prawdy, to wiadomo. Dziękuję bardzo. Dominika Pyzowska, nazywa się Dominika Pyzowska. Dzień dobry, Grzegorz Bortnik, jestem, to jest mój debiut, przyjechałem z Opola. I bardzo cieszę się, że mogę uczestniczyć w dyskusji na temat Marksa, bo myślałem, że już nigdy nie będę w takiej dyskusji uczestniczyć. I tego, co miał do powiedzenia i co możemy z jego myśli wziąć dla siebie. Ja tutaj słuchałem z wielką uwagą, tego wszystkiego zostało powiedziane i może będę coś mieszać, ale chciałbym troszeczkę uporządkować. Przede wszystkim wydaje mi się, że na samym początku Marx jest powiedziany dosyć wyraźnie w jego pierwszych pismach, że robotnik czy pracownik, bo dzisiaj robotnik nie jest zbyt popularny, jest obiektywnie wykorzystywany zawsze. Nie ma sytuacji, w której nie jest wykorzystywany. Socjaldemokracja ma dzisiaj taki pomysł z, no nazwijmy to tym dochodem gwarantowanym. Ten dochód gwarantowany w rozumieniu Marksa myślę, że również byłby formą wyzysku, choć być może jest to jakiś sposób rozwiązania problemu społecznego, który nabrzmiewa. Natomiast moim zdaniem jest to taka jałmużni, nie wiem jak to użyć takiego słowa, to się może po prostu z jałmużną, z myśleniem troszeczkę bym bardziej powiedział bliższemu na przykład papieskiej nauce społecznej niż katolickiej, niż myśli socjaldemokratycznej czy socjalistycznej. Druga sprawa to faktycznie mamy do czynienia z tym, że współczesne państwa kompletnie nie radzą sobie z zarówno korporacjami, jak i z na przykład właśnie tym problemem związanym z proletaryzacją, czyli spychaniem na aut mas społecznych. Tutaj kolega właśnie przed chwilą mówił, że grozi mu, że go zastąpi jakiś program, ma wiedzę, studiował wiele lat, a najprawdopodobniej może się zdarzyć, że po prostu zastąpi go jakiś program. No cóż, trzeba powiedzieć, że Hannah Arendt wyraźnie w swoich korzeniach totalitaryzmu wskazuje na fakt, iż taka sytuacja sprawia, że kapitał jednoczy się z tymi wyautowanymi ludźmi. I my to w Polsce mamy, proszę Państwa. Te wszystkie nasze marsze 11 listopada to jest między innymi dla mnie, między innymi już przedsmak tego, co nas może czekać. Naprawdę, mówię szczerze, ręka mi tu sprzęcie. Druga sprawa, proszę Państwa, jest taka, że wydaje mi się też, czy już trzecia z kolejna, że... momencie, muszę przerzucić kartkę. Było takie pytanie, jak powinna wyglądać praca w przyszłości? Proszę Państwa, mi się wydaje, że komu powinna służyć praca w przyszłości? Tak to powinno pytanie brzmieć, bo my chyba powinniśmy takie pytanie zadać. Ja myślę, że nie ma problemu z określeniem, kto jest pracodawcą, kto jest pracownikiem. Ja też należę do centrali bliskiej pani pod ZNP, także nie ma sprawy. I wydaje mi się, że po prostu najzwyczajniej w świecie, no mówiąc najogólniej, my w Polsce wiemy, kto jest naszym pracodawcą, kto jest pracownikiem i myślę, że również w Republice Federalnej Niemiec czy na Węgrzech mamy podobną sytuację. A istnieje dosyć poważny problem, o którym powiedział tutaj mój przedmówca. Mianowicie, proszę Państwa, 49% automatyzacji pracy w Niemczech, 60% podobno automatyzacji w Polsce. Dziwię się troszeczkę, że nie padł tytuł książki Świtu Robotów, która w 2015 roku wstrząsnęła Ameryką, bo tam po prostu powiedziano, że im prostsza praca, im szybciej powtarzalna, tym będzie szybciej zastąpiona. I w Polsce to jest bardzo poważny problem. Ja pochodzę z takiego miasta, które otaczają wsie, które pracują w Republice Federalnej Niemiec, wykonują bardzo proste prace i skóra cierpnie, co się stanie, kiedy zostaną zastąpieni przez automaty. Naprawdę, to mówię uczciwie. Dalej, proszę Państwa, kolejna rzecz, mianowicie digitalizacja daje nadzieję. No może daje nadzieję i przed chwilą tutaj Pan powiedział o tej spółdzielczości kooperatywach. Podoba mi się ta myśl, bo w młodości byłam anarcho-syndykalistą. Ale. Tak. Jest po prostu takie pytanie, czy my już nie jesteśmy spóźnieni? Bo kłopot polega na tym, że te wszystkie procesy myślowe biegną z prędkością światła. Tak się porusza po prostu impuls, który porusza te wszystkie maszyny. One służą tym korporacjom i zanim my założymy jakąś fajną spółdzielnię, no to po prostu może się okazać, że kapitał, który posiada większe możliwości, po prostu nas zjadł. Nawet nie wiedzieliśmy, kiedy nas kupił. Kolejna bardzo ważna sprawa, taka ostatnia, mianowicie no, moglibyśmy dać obniżenie podatków i to mogłoby fajnie funkcjonować w Polsce, myślę też gdzie indziej, gdyby te kooperatywy na przykład miały jakieś tutaj takie kwestie związane z właśnie
podatkami, ale pojawia się taki dosyć poważny problem, mianowicie, proszę Państwa, no cóż, mówiąc najogólniej, ja nie jestem przekonany, że będziemy w stanie płacić podatki, bo roboty się uczą i one będą płacić podatki, jeśli już w ogóle. A proszę Państwa, kwestia rad zakładowych. Volkswagen i Skoda miały radę zakładową i ta rada zakładowa świetnie została skorumpowana. Była afera parę lat temu w Republice Federalnej Niemiec związana z tym. I to jest również jeszcze jedna taka ważna sprawa, która mi się tu wiąże. A Edwin powiedział o tym, że pojawia się pytanie, nie, może przepraszam, pan z Węgier powiedział, pojawia się pytanie, kto będzie konsumował. Marks jest przedstawicielem myśli oświeceniowej. Nie chodzi tak naprawdę o konsumpcję, chodzi o władzę. Kto ją będzie mieć? I do roku 1968 roku był między innymi taki, że zwrócono uwagę na fakt, że po prostu chodzi o władzę, chodzi po prostu o to, kto będzie tymi masami sterować. I wydaje mi się, że to, że będzie się sprzedawać tylko milionowi konsumentów, nie umniejszy władzy. Nikt nie powiedział, że wszyscy muszą kupować. Nie ma takiego stania u Marksa. Dobrze, to w ramach... W ramach Gender Balance widowni, dobry wieczór, Anka Górska. Ja przyjechałam aż z Gdańska na debatę, tak tylko dodam, ale ja się zgadzam z wieloma tutaj rzeczami, które zostały powiedziane i z tym, co mówiła pani Dominika i tutaj panowie. I chciałam się odnieść tylko do kwestii decyzji politycznych, bo moim zdaniem te decyzje polityczne są zagrożone tak dlatego, że politycy boją się gdzieś tam stanąć naprzeciw kapitału i myślę, że one są tym bardziej zagrożone w Unii Europejskiej tak długo, jak długo w Unii Europejskiej będą podziały na różne prędkości, ponieważ, i to ja słusznie uważam, to co powiedziała Dominika, że Unia Europejska powinna się zająć tym problemem jako całość, ale będzie to niemożliwe, bo pamiętajmy, że nadal mamy tak zwane nowe kraje. Ten podział jest bardzo wyraźny i niestety najczęściej w tych nowych krajach mamy do czynienia z bardzo słabymi systemami państwowymi, z bardzo słabymi politykami, którzy boją się podjąć odpowiedzialność polityczną i stanąć po stronie obywatelek i obywateli i naprzeciwko temu kapitału. I jeżeli Unia będzie chciała zająć się tym problemem globalnie, czyli w skali całej Europy, to niestety doprowadzi to w moim odczuciu do jeszcze głębszych podziałów, bo w państwach słabych niestety politycy oddają bardzo często no, sprawę głównemu rynkowi, tak? Dlaczego Uber w Polsce działa sobie świetnie, w Niemczech nie działa, bo niemieckie państwo jest silniejsze, politycy mają odwagę podjąć decyzję. W Polsce politycy twierdzą, niech jeżdżą, przynajmniej zarobią, bo będzie ciepła woda w kranie, będziemy wszyscy szczęśliwi, tak? Więc jak gdyby te podziały mogą się gdzieś tam zrodzić, oczywiście idealem byłoby wyrównać. I o ile ja jestem bardzo gorącą zwolenniczką demokratyzacji struktur unijnych i jak gdyby głębszej integracji i tak dalej i nie faworyzowania, nie liderowania przez żadne państwo unijne, tak w tym zakresie uważam, że jeżeli będzie jakiś lider w próbach poradzenia sobie z tym problemem, to tak uważam, że będą to Niemcy, z uwagi na to, że jest to jednak jeden z najbardziej zindustrializowanych krajów Unii Europejskiej, jeden z najbardziej zautomatyzowanych krajów, jeśli chodzi o produkcję w Unii Europejskiej, no i kraj, w którym już myślimy perspektywicznie, biorąc pod uwagę to, że rząd zajmuje się tym tematem i myślę, że tutaj jestem skłonna jednak postawić trochę Niemcy w roli takiego lidera, ale obawiam się, że to może być dla Unii bardzo trudne i działające. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym polemizować z główną tezą, która zawarta została w tytule tego wystąpienia, tej naszego spotkania i konferencji. Mianowicie, dziękując za zaproszenie jednocześnie, chcę powiedzieć, że Marx, Engels, marksizm, leninizm i wiele innych jeszcze form rozwoju współczesnej myśli socjalizmu były wielkim przewrotem w historii, w nauce, które spowodowały swoistą rewolucję w myśleniu. I problem polega na tym, że XXI wiek
i kapitalizm nie są wcale ostatnim słowem historii. Dowodzimy tego dotychczasowe dzieje rewolucji socjalistycznych, państw socjalistycznych i stworzenia takiego ustroju, który okazał się pozytywną alternatywą wobec kapitalizmu. Z różnych powodów ten ustrój, przede wszystkim w Związku Radzieckim, upadł. Ale idea, która legła u podstaw tego ustroju, jest nadal aktualna, dlatego że kapitalizm nie likwiduje tych wielkich sprzeczności gospodarczych, politycznych, wojskowych, przed którymi stoi świat i z którymi kapitalizm nie jest w stanie sobie poradzić, o czym świadczą obecne kryzysy. Ta wielka bańka mydlana, jakim jest gospodarka kapitalistyczna, która w środku jest pusta. Oczywiście ten kapitalizm się broni różnymi siłami, także bronią atomową i to jest to wielkie niebezpieczeństwo. No w związku z tym, proszę Państwa, ja chciałbym, żebyśmy odbyli kiedyś dyskusję na temat właśnie tych wspaniałych osiągnięć teoretycznych, które dotyczą perspektyw rozwoju. Nie zastanawiać się nad tym, jak mówił Fukuyama, że koniec historii, bo historia dalej się toczy, ale świat jest tak podzielony, kapitalizm jest tak różnorodny, koncentracja kapitału, z drugiej strony automatyzacja powodują, że są w bazie, mówiąc językiem marksowskim, są, jeśli chodzi o siły wytwórcze, potężne możliwości przeprowadzenia rewolucji socjalistycznej i stworzenia ustroju bardziej sprawiedliwego, który potrafi wyprowadzić całą ludzkość, a nie tylko wybrane kraje. Z tego właśnie marazmu, w jakim obecnie znajduje się kapitalizm. I to jest moje pytanie do organizatorów, do Państwa, a na pamiątkę naszym gościom zagranicznym chciałbym dać tutaj dwa opracowania po niemiecku na temat rewolucji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa, tu mamy, oj, to dużo mamy zgłoszeń, to prosiłbym w takim razie o kondensowanie wypowiedzi. No ja bym chciał zauważyć, że była próba trochę wykastrowania Marksa, to znaczy w tym sensie, że uczenie jako takim reformistą, no ale tutaj prowadzący trochę próbował zasugerować w kierunku dyskusji o własności, ponieważ jedną z kluczowych rzeczy jest problem własności środków produkcji ciągle, mimo wszystko, nawet w tej epoce cyfryzacji i społecznej kontroli. Ale to nie tylko chodzi o to, żeby redystrybuować, ale także na poziomie produkcji, to znaczy w tym sensie, że, bo nawet jeżeli zdecydujemy, że będzie dochód podstawowy, tą jałmużnę, o której tu Pan mówił, będzie rozdawana przez rządy, które zyskają dzięki temu więcej kontroli, to znaczy, bo wyobrażamy sobie rządy, jako że my będziemy rządzić, tak? Na przykład Pan Orban będzie miał więcej profitów do rozdania i w tym dzięki temu zdobędzie więcej możliwości kontroli społecznej. Także ten rząd jest tak samo dla mnie groźny jak korporacje, tylko trochę z pewnym odcieniem innym. Natomiast tu chodzi o to, jak zbudować, tu Pan zaczął mówić, co prawda jestem z trochę innego pnia lewicy, ale mimo wszystko zgadzam się, że potrzebne jest wypracowanie alternatywy. Znaczy ta bezalternatywność to jest coś, co zabija jakiekolwiek możliwość, no podcina skrzydła, znaczy bez tego nie da się inaczej, znaczy kapitał musi czuć zagrożenie, znaczy tej, Związek Radziecki upadł z własnej winy w dużym stopniu, ale bez zagrożenia ze strony świata pracy, który moim zdaniem ciągle stanowi zagrożenie, to znaczy w tym sensie, że zauważmy, ile energii ciągle się wkłada w to, żeby spacyfikować ruchy pracownicze, w Polsce zwłaszcza. Jest ogromne, łącznie z przemocą wręcz, której miałem okazję obserwować osobiście jako aktywista pracowniczy. Ciągle z
tego grona wychodzi, z tego środowiska wychodzą także propozycje rozwiązania tych problemów i ciągle zwraca się uwagę właśnie na to, że tu chodzi też o to, na co te środki, jak te środki, co te środki będą produkowały po prostu. Nie tylko jak będzie dystrybucja i co będzie, jak to będzie alokacja zasobów, kto będzie o tym decydował. Bo jeżeli tylko będziemy rozdawać dalej, to będzie rynkowo, czyli będzie dalej to będzie akumulacja i tak dalej, będzie to trwało. Czy kontrola ma być właśnie społeczna, to znaczy niekoniecznie przez biurokratów tam państwowych, ale generalnie większa partycypacja społeczna i no nie wiem, no po prostu ja bym chciał, żeby to byli w ciągle, żebyśmy się widzieli jako pracowników w tym sensie, dopóki istnieje kapitalizm. Będzie zwięźle. Nawiązując do jednej z wyświechtanych tez Marksa, że filozofowie dotąd interpretowali świat, naszym zadaniem jest go zmienić. Pytanie do doktora Bogacy, który mówił o tym, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie obecnego stanu rzeczy. To jest dla alternatywnych form własności, czyli spółdzielczości i tak dalej, partycypacji pracowniczej we własności, że nie za bardzo są dla tego perspektywy z powodu obecnego układu sił. Jeśli by można sobie pozytywny scenariusz wyobrazić i tego układu sił zmianę, to jak by on wyglądał? Gdzie są słabe siły obecnego systemu, które można uderzyć i w ten sposób zmienić bieg? Janusz Biernat, dziękuję za możliwość uczestniczenia w tego typu biesiadzie intelektualnej. No, kilkanaście lat minęło w Polsce, nie miałem okazji uczestniczyć w takim spotkaniu, to tak króciuteńko, kurtuazyjnie. Natomiast dla mnie marksizm jest to przede wszystkim metoda, metodologia, sposób analizy procesów i dziejów społecznych. Kluczową sprawą jest praca. Praca, podział pracy i potem synteza pracy. Rewolucyjna to nowa metoda analiz dziejów i procesów społecznych jest kontynuowana w rzeczywistości, tylko w innej terminologii. Proszę Państwa, cała nauka organizacji i zarządzania jest to nic innego, tylko dowód na tezę Marksa, o czym nikt nic nie mówi. A przecież w tej chwili na przykład najbardziej popularny obszar i istotny obszar zarządzania wiedzą, to mieści się właśnie w tej dyscyplinie. Zmiana praktyki, przejście z technologii analogowej na technologię cyfrową, to jest pewna perspektywa. Także mamy szeroką wykładnię tego, w jaki sposób rozwijany jest marksizm, w jaki sposób rzeczywistość dokumentuje zmiany, które no, były zapoczątkowane przez sposób, metodę analizy rzeczywistości społecznej. Tyle z mojej strony. Myślę, że technika, technologia prowadzi do jednego. Podmiotowości pracowniczej, podmiotowości obywatelskiej. To wszystko polega na takim triumviracie. Własność, władza, wiedza. No, nie ma czasu na rozwijanie różnych tez, ale byłbym rad na kontynuowanie tego typu spotkań, no bo chyba jest to niezbędne. Dziękuję. Dzień dobry, dziękuję bardzo za świetną dyskusję i wprowadzenie do tematu. Zgadzam się z większością głosów, że trochę mieszamy pojęcia, kiedy mówimy z jednej strony o automatyzacji, potem o robotyzacji, potem o digitalizacji jako o pewnych synonimach. Mamy też problem chyba w tej dyskusji z tym, że różnice międzybranżowe, takie jakie kiedyś były, teraz powiększyły się i właściwie trudno powiedzieć, żeby można było proces automatyzacji czy zjawisko automatyzacji podporządkować pod jeden wspólny mianownik. Zauważyłem tutaj jedną podstawową kwestię, która mnie zaniepokoiła, chociaż w wystąpieniu pana Torbena Albrechta to wybrzmiało, mianowicie, że za procesem deskillingu, czyli inaczej dekwalifikacji, następuje ogromne zagrożenie pracowników i świata pracy, jeśli chodzi o możliwości, jakie kapitałowi daje automatyzacja, jeśli chodzi o kontrolę pracy, o nowe formy kontroli.
Uważam, że ta sprawa w krajach takich jak Polska i w ogóle na półperyferiach i peryferiach kapitalizmu ma o wiele większe znaczenie niż często, równie duże znaczenie niż często właśnie dyskusja na temat dochodu gwarantowanego albo dyskusja na temat bezrobocia technologicznego, dlatego że, proszę Państwa, automatyzacja daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o kontrolę, o inwigilację pracowników, o pozbawianie ich elementarnych praw. I wydaje mi się, że trudno powiedzieć, żeby coś mogło być większym zagrożeniem dla praw pracowniczych i dla naszej pracy, niż właśnie te nowe formy kontroli, które powodują, że pracownik w tych naturalnych formach organizowania się no, traci jakby i tak możliwość wpływu na to, jaki jest w ogóle ten proces pracy, tak? No ten proces pracy jest już jakby z zasady, te programy, które zliczają pracę, mierzą pracę w pewien sposób, no one też dają na przykład w Amazonie i na przykład w branży logistycznej mamy do czynienia z czymś takim, że pracodawca dzięki tym programom na przykład wie dokładnie, którzy pracownicy zakłócają ten proces. I to daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o represje, kiedy mamy do czynienia ze strajkami. Dziękuję. Jeszcze tam pan proszę. To będzie ostatni raz, jeśli Państwo pozwolą. Króciutko, ja też jestem ekonomistą. Chciałbym raczej pozytywnie, bo nie rozumiem wszystkich głosów rewolucyjnych. Wydaje mi się, że wiele z tych głosów brzmi jak te osoby, które niszczyły maszyny parowe. A jest to moim zdaniem szansa dla wielu pracowników, tak? Cyfryzacja i robotyzacja. I chciałem to właśnie tutaj jedno z pytań, dlaczego ta rewolucja technologiczna będzie inna od przemysłowej? I drugie pytanie, dlaczego sobie kraje Zachodu nie radzą tutaj stworzeniem innowacji, bo tak jak wiemy, jednym z największych, znaczy chyba jedynym dużym takim startupem, który wypalił w Niemczech jest Spotify i to chyba koniec, a lepiej sobie radzą właśnie tutaj kraje, gdzie mamy też często właśnie inny model, bardziej wolno nastawiony na wolny rynek, to właśnie kraje azjatyckie tygrysy, Stany Zjednoczone, tam są tworzone innowacje, dlaczego, skąd to się bierze. I ostatnie, jeżeli chodzi o crowdsourcing, no takie są też prawa rynku, że wygrywa ta cena, ale miejmy nadzieję, że jakoś również też tam będzie miało znaczenie, bo no tak to zazwyczaj jest na rynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wszystkie głosy. I zaproponuję teraz odwrotną kolejność, czyli zaczniemy od Ciebie, Dominika. Jestem. Pokrótce, dlaczego ta rewolucja będzie inna niż rewolucja przemysłowa? Ponieważ nie tylko przez te, powiedzmy, maszyny przejmowana jest siła mięśni, ale także, i to też zostało już wspomniane, umiejętności poznawcze i umysłowe, tak? Czyli nie będzie to dotykać tylko tych pracowników fizycznych, tych niebieskich kołnierzyków tak zwanych, ale też pracowników umysłowych, tak? I to jest ta różnica, moim zdaniem. Ja wychwyciłam dwie rzeczy, które uważam, że bardzo, bardzo spodobało mi się Pana pytanie, jak uczynić crowdworking bardziej cukierkowym. Bardzo ważne tak naprawdę. Pierwsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy jako też nauczycielki akademickiej, przez edukację, ale niestety to nie starczy moim zdaniem. Ja próbuję, ja wykładam tłumaczenia, próbuję moim studentom i studentkom wytłumaczyć, że nie możecie konkurować ceną, musicie być solidarni wobec siebie i tak dalej, i tak dalej. A 5 lat później znajduję ich, że tak powiem, na rynku pracy, pracując, nie wiem, sami w kabinie za bardzo niskie stawki, prawda? Czyli to nie do końca działa, aczkolwiek nie możemy przestać edukować, każdy z nas. Dobrym rozwiązaniem moim zdaniem będą stawki minimalne, również w crowdworkingu, uregulowane prawnie, uregulowane transnarodowo być może i wprowadzenie wszelkich zabezpieczeń społecznych dla tych pracowników. To jest podstawa. Jeszcze do Pana z ZNP, to zapamiętałam, z Opola. Oczywiście, że wiemy, kim są pracodawcy i pracownicy, tak, ale nie do końca, znaczy nie do końca, nie ma regulacji, nie ma odpowiednich
współczesnych regulacji dla tych stosunków pracy, jeżeli w ogóle można to nazwać stosunkiem pracy, bo prawnie często nie są to stosunki pracy. Wyobraźmy sobie człowieka, który jeździ na Uberze i nie, tak jak większość ludzi mówi, dorabia sobie na tym Uberze, tylko żyje z tego Ubera, który zachoruje, nie wiem, ulegnie wypadkowi, cokolwiek, zdarzenia losowe, które zdarzają się każdemu z nas, w tym momencie jego stosunek pracy nie istnieje i radzi sobie człowieku. Tak, także mi bardziej o to chodziło, że my znamy, wiemy, kto jest kim, ale nie ma prawnych relacji między nimi, zabezpieczających. Tyle. Interesujące dla mnie pytanie odnośnie tego, w jaki sposób ta rewolucja ma się różnić od rewolucji przemysłowej. Od tego zacząłem kilka lat temu, dokładnie tak samo myślałem. Kiedy Marx wspominał o utracie miejsc pracy, pewna ilość ludzi pracowała, obecnie podobny procent ludzi ma pracę, a w międzyczasie mieliśmy rewolucję, różne rodzaje formy zmian, elektryczność, internet, wiele fal rewolucji przemysłowej, więc być może te przemiany przemysłowe nie zmniejszają zatrudnienia, jeżeli Marx się nie mylił, ponieważ nie mielibyśmy dzisiaj w ogóle pracowników. Z wiele lat temu też tak myślałem, ale wziąłem udział w kilku debatach, takich jak ta debata obecna, i zdałem sobie sprawę, że tak wysoki poziom zatrudnienia obecny jest związany z tym, że wpływ technologii w pewien sposób wykorzystywał ludzi, ale przenosił ich w inne miejsca pracy. A jeżeli mam internet, to niepotrzebne są nam osoby, które naprawiają maszyny do pisania, ale potrzebujemy ludzi, którzy potrafią naprawić komputer. Jeżeli spojrzymy na zawody stworzone przez sektor prywatny od tamtego czasu, to istotnie straciliśmy dużo rodzajów, dużo zawodów. A dlaczego mamy ten sam poziom pracy, zatrudnienia? Ponieważ rozwinęliśmy welfare state. W ostatnich latach zauważyliśmy wielki rozwój welfare state. Jeśli popatrzymy na czasy Marxa i zabierzemy wszystkie dzisiejsze zawody, które, takie jak na przykład lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, instruktorzy, ludzie, którzy zarządzają transportem publicznym i tak dalej. Wszystkie te zawody, które są związane z redystrybucją i z welfare state, z państwem dobrobytu, straciliśmy ogromną ilość miejsc pracy i mielibyśmy do czynienia z masowym niezatrudnieniem. Dlaczego mamy tyle miejsc pracy? Ponieważ w XX wieku mieliśmy redystrybucję, mieliśmy państwo opiekuńcze. I tutaj jest pytanie związane z tym, co mówił pan z tyłu. Czy redystrybucja wystarczy nam, czy też powinniśmy również mówić o własności? A pana scenariusz jest wiarygodny, jestem w stanie go sobie wyobrazić. Jestem w stanie wyobrazić, że bardzo mała ilość ludzi zarządza światem. Wszystkie Facebooki i Google i inni monopoliści. Scenariusz, w którym większość ludzi nie ma pracy, a państwo, nawet jeżeli wprowadza opodatkowanie, to te firmy wciąż miałyby pełną kontrolę. Jestem w stanie wyobrazić sobie taki scenariusz, dlatego też uważam, że konsumpcja to naprawdę ważna kwestia. Jak dużo osób konsumuje? Nie wyobrażam sobie 10% społeczeństwa konsumująca wszystko to, co jest produkowane, i 90% społeczeństwa bez konsumpcji. Z wielu powodów. Po pierwsze, ponieważ czym w takim razie zajmują się ci ludzie? Na samym początku tego procesu jestem w stanie to sobie wyobrazić, że coś takiego jest możliwe. W naszych społeczeństwach obecnych mamy takie osoby. Szczególnie w środkowo-wschodnich państwach. Zrzucamy bardzo dużą ilość pracowników do, nazwijmy to, śmietników. W państwach wyszehradzkich mamy brak pracowników. Dużą ilość ludzi, którzy nie są wykwalifikowani, my nie może jesteśmy w stanie zapewnić im nowych kwalifikacji. Zmniejszamy nasze welfare states, nasze państwo opiekuńcze, więc jest dużo osób, które rzeczywiście w świecie pracy znajdują się na śmietnisku. Jeżeli będzie tak dalej, to śmietnisko będzie się powiększać. Jest to bardzo negatywny scenariusz, nie ma wątpliwości. Ale po pewnym czasie pojawi się zagadnienie
następujące. Czym ci ludzie będą się zajmować? Czy będą walczyć o swoje? Czy będą angażować się w przestępczość? I kto będzie produkował? Jest coś takiego jak funkcja oszczędnościowa. Jeżeli jest to słynna wypowiedź amerykańskiego oligarchy, przedsiębiorcy, który mówił, że jestem strasznie bogaty. Bardzo dużo mogę konsumować. Mogę codziennie kupować nowe spodnie. Ale tylko 356 dni jest w roku, więc nie jestem w stanie kupować więcej spodni. Więc istnieje granica konsumpcji, nawet jeżeli konsumuję w strasznych ilościach. Jeżeli patrzymy na koncentrację bogactw w dzisiejszym świecie, większość należy do bogatych i nie jest ona konsumowana. Jeżeli oszczędzamy ten zasób, nie jest to kapitał. Nie ma miejsca w cyrkulacji gospodarczej. Nie produkuje popytu. Jeżeli powiesimy na ścianie bardzo drogi obraz, on już nie znajduje się w cyrkulacji ekonomicznej. Jeżeli kupimy jacht albo raj podatkowy w Panamie, te pieniądze nie są już w systemie kapitalistycznym, w gospodarce, więc nie wyobrażam sobie społeczeństwa, gdzie tylko bardzo mała elita ludzi konsumuje. A to oznacza, że istnieje sposób na rozwiązanie, na dążenie do zwiększenia konsumpcji. Welfare state było takim sposobem, wprowadzając redystrybucję, płace minimalne, to był sposób zwiększenia konsumpcji. Thomas Piketty pokazuje, że wraz z ograniczeniem welfare state, z eliminacją płacy minimalnej albo bardzo niską płacą minimalną jak w Niemczech, mamy eliminację popytu. Państwo już nie wydaje pieniędzy, ponieważ nie ma tutaj dużo wydatków w sensie keynesowskim. Są ograniczenia na wydatki państwowe, więc jeżeli państwo nie jest w stanie wydatkować, tak społeczeństwo nie jest w stanie wydatkować środków, to pojawia się problem popytu w gospodarce i taki system jest nie do utrzymania. Chciałbym, aby produkcja nie była kolektywizowana w sowieckim sensie, ale by była uspołeczniana jak najszerzej, aby decyzje inwestycyjne były jak najbardziej uspołeczniane. Ale jest to dla mnie drugi krok. A w tej chwili nawet nie jestem w stanie zidentyfikować pierwszego kroku, ponieważ nie widzę sił, które mogłyby wprowadzać redystrybucji. A redystrybucja to pierwszy krok. Jeżeli popatrzymy na socjaldemokratów skandynawskich, najpierw wprowadzili państwo redystrybucyjne, a później w latach 70. chcieli wprowadzić fundusz pracowniczy, który miał przekazywać własność od właścicieli do pracy, do świata pracy. Nie udało się to z wielu powodów, jest to skomplikowane, nie będziemy teraz w to wchodzić, ale nie wydaje mi się, aby był wystarczający nacisk społeczny wobec redystrybucji. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak polityka redystrybucyjna jest ważna dla sprawiedliwości, dla równości, ale również dla efektywnego działania gospodarki, jeśli chodzi o tworzenie popytu. Myślę, że świadomość jest zbyt mała. Co zdanie, komentarz to temat kolejnej debaty, także trudno to skomentować. Zacznę od tego bardzo konkretnego pytania dotyczącego ten system właśnie alternatywny do żelaznej klaski racjonalności, która była skoncentrowana w instytucjach publicznych, instytucjach państwowych, która się przesuwa właśnie do czegoś, co można by nazwać taką stalową siecią hiperracjonalności, która rzeczywiście to jest po prostu fizycznym kapitałem, tak? I to było ukryte w tym, co mówiłem, nazywałem, że nawet Facebook, Google nazwy padały, więc no, jeżeli zabrakło tego do powiedzenia, to dziękuję, bo dokładnie o to chodzi, że tą systemem zewnętrznej racjonalności, który coraz większy udział w koordynowaniu naszych indywidualnych zbiorów działań, jest po prostu pośrednikiem jest kapitał, nie instytucje publiczne. I to jest kluczowy problem również w pytaniach o podmiotowość polityczną. To cieszę się, że zakończyliśmy tę sesję komentarzy też głosem liberalnym, bo zawsze dobrze mieć
takie pytanie, tylko tam pojawiają się też pewne schematy, od razu powiem, bo jeżeli patrzymy na innowacyjność i na ciągle statystyki czy porównania innowacyjności, to nie jest prawdą, znaczy nie jest też kłamstwem, że liberalne gospodarki nie sprzyjają innowacyjności, ale jak popatrzymy na pierwszą dziesiątkę, to jest Dania, Szwecja, Finlandia, Holandia, to nie są kraje ultraliberalne, raczej o silnym modelu socjalnym i tam właśnie się te innowacje rozwijają. Inny sektor krajów, bardzo silny, zwłaszcza startupowym, są kraje wojenne. Izrael, Stany Zjednoczone, tam gdzie sektor high-techu jest częścią czy spin-offem sektora militarnego, gdzie nakłady łączne na badania, rozwój i technologie wojskowe przekraczają 5% PKB. No, więc to warto mieć w pamięci. Czym się różni to też taka glosa? Tato zwrócił uwagę bardzo dobrze Dani Rodrik w swojej koncepcji przedwczesnej deindustrializacji. Znaczy, problem jest taki, że nowoczesność jedyną, jaką znamy z instytucjami redystrybucji państwa dobrobytu i tak dalej, jest nowoczesnością opartą na gospodarce przemysłowej. I wszystkie kraje, które chciały jakby zrealizować ten model dobrobytu, no, powtarzały model rozwoju przemysłowego. Tylko problem polega na tym, na co właśnie zwrócił Dani Rodrik, że im później się wchodzi w ten model, tym szybciej osiąga się maksymalne nasycenie przemysłu w strukturze gospodarki. I Chiny zatrzymały się na poziomie 20% mniej więcej udziału przemysłu w zatrudnieniu i w generowaniu PKB. Indie jeszcze mniej, na poziomie 15%. I to ma zasadnicze znaczenie, dlatego że wszystkie instytucje, właśnie powiedziałem, chociażby polityczne, związki zawodowe powstały wokół zorganizowanego świata pracy w przemyśle. Czyli to nie jest tak, że klasa przemysłowa robotnicza była najliczniejsza w kapitalizmie. Najliczniejsza była służba domowa. Ale służba domowa to był ówczesny prekariat, który nie był klasą dla siebie. Tak? Miał wspólne problemy wyzysku, tak jak dzisiejsi prekariusze. Ale dzisiejsi prekariusze nie są w stanie zbudować takiej siły, jaką byli w stanie stworzyć nie, robotnicy ze Stoczni Gdańskiej, prawda? 20 tysięcy ludzi stanęło. To po prostu kończyła się możliwość funkcjonowania nawet autorytarnego państwa, takiego jakim był RL. I my nie mamy jakby ciągle w tej chwili pomysłu, i to jest właśnie pytanie o podmiotowość polityczną, właśnie jak dzisiaj, wiedząc właśnie, że jest olbrzymie rzesze pracy wyzyskiwanej, czyli potencjalnie powinna być podatnej na gniew i domaganie się roszczeń, prawda, sprawiedliwości, jak uczynić z tego gniewu siłę polityczną. Na to odpowiedzi nie ma. Możemy apelować do rządów i narzekać, że mamy słabych polityków, ale politycy są tylko tak silni, jak no, substancja polityczna, czy stojąca za nimi, prawda, jak silna jest partia, którą reprezentuje. Jeżeli nasze partie liczą po 20 tysięcy ludzi i rządzą krajem 40-milionowym, prawda, no to przepraszam, to jest recepta na wszystkie problemy, więc pytanie o szukanie źródła siły politycznej dzisiaj, gdzie ona jest, czy to na przykład kobiety, no jako właśnie główny element dzisiaj reprodukcji systemów w wymiarze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, moim zdaniem to tu trzeba na przykład szukać bardzo intensywnie i przyglądać się tym tytułom, ale bez tego nie rozwiążemy. Na tym polegało właśnie pytanie, bo jest wszystko inne, on wyśmiewał, tak? Wszystkie inne piękne, takie fajne propozycje mówiące, co trzeba zrobić. Się zastanawiam, jak to zrobić, prawda, właśnie uruchamiając zasoby polityczne. I już taka ostatnia kwestia dotycząca tych różnic terminologicznych. Ja myślę, że właśnie jeżeli, no wróciłem do tego, co na początku próbowałem, że popatrzeć na ten proces, nie właśnie jako proces no, tworzenia systemu technicznego, który jest systemem, który akumuluje wiedzę, zarówno w sposób taki uzewnętrzniając ją w formie kapitału, to co kontrolują kapitaliści, i uwewnętrzniając wiedzę, którą my mamy w swoich umysłach i wykorzystujemy w tworzeniu sieci społecznych chociażby, które w dużej mierze jakby są, przeciwstawiają się logice kapitału, no chociażby w wytwarzaniu różnych innowacji od właśnie oprogramowania open source, to mówiliśmy o ruchu wolnej kultury i tak dalej. To przecież tych innowacji jest całe mnóstwo, one są jakby właśnie w dialektycznym spięciu z tym jakby uzewnętrznioną formą wiedzy, jaką jest kapitał. I teraz automatyzacja, robotyzacja to są aspekty tego procesu. Natomiast proces jest właśnie dobrze już opisany przez Marksa i tu się nic co do zasady nie zmieniło. I właśnie fragmentacja tego, szukanie
no to, to jest scholastyka wtedy po prostu, która służy systemowi, a nie służy rozwiązaniu problemu. I na koniec już, zupełnie ostatnia uwaga, szukając pomysłów też, no to ja przytaczałem Franco Baradi Bifiego. No, dla niego rozwiązaniem jest dzisiaj mniej koncentracja na samej własności, dlatego że właśnie ze względu na rosnącą rolę wiedzy w wytwarzaniu wartości użytkowej, ta coraz większa część własności tego zasobu jest po prostu immanentnie ukryta w nas. Stawką jest abolicja pracy jako towaru. Po prostu i to jest główne wyzwanie. Ale to jest cały nurt włoski postoperalistycznej myśli i on tutaj jest wierny, ale jest to ciekawa propozycja i jakby uzupełnieniem tego pomysłu jest to, co japoński marksista Kojin Karatani proponuje. To jest jakby przejście z myślenia o sposobów produkcji do sposobów wymiany, że dzisiaj istotniejszy jest sposób wymiany i tutaj zupełnie inaczej układają się relacje siły, czy mogą się układać inaczej relacje siły w systemie. Dziękuję. Thank you very much. I can touch only upon... Dziękuję bardzo. Mogę tylko wspomnieć, odpowiedzieć na kilka tych aspektów, ale uważam, że problem z innowacją umożliwieniem podejmowania decyzji przez pracowników to coś, co jest bardzo ważne. Nie można się zrezygnować. Pan Bendyk wspomniał o kilku przykładach. Jeśli spojrzy na przykłady niemieckie, to prawda, że to społeczeństwo startup ma bardzo mało firm, które osiągają sukces w taki sposób, jak na przykład w Kalifornii. Ale na innych polach jest trochę lepiej. Tam, gdzie reprezentacja pracowników jest silna w przedsiębiorstwach eksportowych, również takie jak robotyka, internet, produkcja maszyn, myślę, że tam firmy z reprezentacją, najsilniejszą reprezentacją pracowników są również najbardziej konkurencyjne. Jak dla mnie argument o radach zawodowych, które były skorumpowane, jest tutaj nieważne, ponieważ jeżeli damy siłę ludziom, to jest to oczywiste, że istnieje ryzyko korupcji, tak samo w polityce. Każdy reprezentant jakiegoś systemu jest na to podatny. Jeżeli za to pozbawimy ich władzy, to pozostawiamy siłę kapitałowi, właścicielom kapitalistycznym, a nie instytucjom. A więc, aby zmienić pewne procesy, i Dominika o tym dużo mówiła, jeżeli chodzi o reprezentację pracowników, jest ona kluczowa. Reprezentacja pracowników jest kluczowym elementem zmian. Co mogą zrobić politycy? Chciałbym nawiązać do pani, która tutaj zabrała głos. Myślę, że jest to kluczowe, jeśli mówimy o sile politycznej. Politycy, polityczki bardzo często, i zgadzam się tutaj, obawiali się zbyt często stawić czoła kapitalizmowi. Ale jeżeli patrzymy na zagrożenie związane z zmianą sił, w której technologia i zmiany technologiczne również tą zmianą kierują, to zgadzam się, że łatwiej można to zrobić na poziomie europejskim, aby połączyć siły przeciwko interesom gospodarczym, które już przez bardzo długi czas nie tylko występują na poziomie narodowym, ale również na poziomie międzynarodowym. Tu nawiążę do pierwszego mówcy. Pytanie o uczące się maszyny. Zgadzam się, że potrzebujemy ograniczać ten system, wprowadzać ograniczenia w systemie. W Niemczech pojawiła się komisja dotycząca zautomatyzowanych aut. Zastanawiam się, jak regulować tę kwestię. Wnioskiem było, iż powinniśmy używać uczenie się maszyn, aby system się usprawniał. Ale te systemy, które pojawiają się w samochodzie, nie powinny się uczyć, ponieważ nie wiemy, w jakim kierunku to będzie zmierzać. Więc musimy kontrolować jakoś rozwój tych maszyn. Istnieją pewne ograniczenia, które są niezbędne. Przynajmniej powinniśmy dojść do porozumienia, jeśli chodzi o kwestie nauki robotów, szczególnie jeśli chodzi o broń, o zautomatyzowaną broń. Broń, która sama wybiera cel do zniszczenia, myślę, że to jest to wyjątkowo ważne, aby to kontrolować. Teraz jeśli chodzi o świat pracy, to jest mój ostatni komentarz. Jeśli patrzę na zmiany, które obecnie mają miejsce, na nowe rodzaje pracy, które pojawiają się obecnie,
jeśli porozmawiamy z ludźmi, nie tylko z jednostkami, ale z badaczami, można zauważyć, że wciąż dużo rzeczy się nie zmienia. Ludzie wciąż chcą godnej pracy, godnego wynagrodzenia. Chcą wynagrodzenia nie tylko w postaci świadczeń socjalnych. Oni chcą pracy, z którą będą mogli połączyć życie pozazawodowe, tak aby na przykład żyć w godnej starości. Myślę, że te cele pozostają ważne, są zachowane i one istnieją również wśród tych, którzy zarabiają lepiej, nie tylko w tych, którzy zarabiają słabiej. Więc myślę, że jeśli chodzi o taką platformę ludzi, na przykład samozatrudniających się, takie rozwiązanie jest możliwe. Jeżeli istnieje zróżnicowana grupa ludzi, których coś łączy, którzy zarabiają na życie tylko poprzez swoją pracę, a dlaczego nie miałoby być możliwe, aby stworzyć pewną platformę, tak jak 154 lata temu zrobił to LaSalle? Platformę łączącą siły ludzi, którzy mają wspólny interes w tym, aby stać się siłą polityczną w przyszłości. I myślę, że to jest zadanie dla lewicy w obliczu nadchodzących zmian. Dziękuję bardzo. Jedną z głośniej komentowanych w ostatnich latach książek, której temat koresponduje z tematem naszej konferencji, to Przedsiębiorcze państwo Mariany Mazzucato. Wstęp do tej książki, do polskiego wydania tej książki napisał obecny premier polskiego rządu, pan Mateusz Morawiecki. I ostatnie zdanie tego wstępu brzmi wyzwaniem, nie cytuję dosłownie, ale tak jest sens tego bardzo krótkiego zdania, brzmi taki, że wielkim wyzwaniem jest dla nas proces automatyzacji i digitalizacji pracy. Kropka. I na tym kończy się ten wstęp. Natomiast cały ten wstęp poświęcony jest jakby przywróceniu do debaty publicznej państwa jako aktywnego aktora w życiu gospodarczym. I co jest bardzo ciekawe, Mateusz Morawiecki jasno tam wskazuje, że właściwie państwo powinno pełnić funkcję usługową wobec kapitału i nie powinno, ale wyraźnie zaznacza, że państwo nie powinno zastępować sektora prywatnego w procesach gospodarczych. Wydaje mi się, że to są ważne kwestie i tą dzisiejszą konferencją chcieliśmy wprowadzić trochę do debaty publicznej więcej namysłu właśnie na temat automatyzacji i digitalizacji pracy, dopisać te kolejne brakujące zdania z tego wstępu Mateusza Morawieckiego, a być może także wprowadzić kilka wątków polemicznych, między innymi także co do roli państwa, także jako aktywnego aktora tworzącego czy promującego inne formy własności, na przykład niż prywatne. Drugi cel, jaki nam przyświecał, to taki, żeby wskazać, że proces automatyzacji i digitalizacji pracy jest procesem politycznym. Znaczy, że tutaj nie zachodzi jakiś determinizm technologiczny, tylko to od decyzji politycznych zależeć będzie, jakie skutki społeczne te procesy przyniosą i tak naprawdę jest to kwestia demokracji i demokratycznej kontroli nad procesami społecznymi i gospodarczymi. I bardzo się cieszę, że mogliśmy tą dyskusję odbyć w tak zacnym gronie gości, którzy przyjechali nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Chciałem Wam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować, że wzięliście udział w naszym spotkaniu. Bardzo chciałem Państwu podziękować za tak liczny udział, zwłaszcza z tym Państwa, którzy przyjechaliście z innych miast. Życzę Wam bezpiecznego powrotu do domu. Mam nadzieję, że nasza tradycja debat lasalowskich, dyskusji lasalowskich w takim międzynarodowym gronie będzie kontynuowana. W tym miesiącu Socjaldemokratyczna Partia Niemiec odbywa swój kongres, na którym wybierze nowe kierownictwo. Być może na kolejnej debacie lasalowskiej uda nam się zaprosić osobę, która zostanie przewodniczącą bądź przewodniczącym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. I bardzo liczę, że Torben Albrecht przekona nowe przywództwo SPD, że warto przyjechać do Wrocławia i odwiedzić grup założyciela SPD i podyskutować także z mieszkańcami Wrocławia i szerzej Polski o wyzwaniach, które nas czekają, bo problemy, z którymi się stykamy, i to wybrzmiało bardzo mocno
w naszej dyskusji, one nie mają granic narodowych, tylko mają charakter globalny, dlatego musimy także szukać globalnych rozwiązań. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru. Wszystkie publikacje, które są wystawione przed wejściem do tej sali, są do Państwa dyspozycji. Miłego wieczoru.